Dzień dobry, mnie już coś tutaj dopadło, więc jak nie chcecie, żeby was też to spotkało, to lepiej zostawcie łapkę w górę. Do widzenia. Ech, nie no, nie będę w tym siedział, bo jest za gorąco i bym umarł. A tego raczej byśmy nie chcieli. Dzień dobry, moi drodzy. Pozwólcie, że to gdzieś tam wyrzucę. Czy mam fokus? Mam fokus. Oj, lalala. Tak. Mam maskę dinożura. Wszyscy widzieli. Strasznie w niej gorąco, duszno i żyć się nie da. Ale w każdym razie Jurassic World Evolution 2 DLC wyszło jakieś 3 tygodnie temu, miesiąc temu. No wyszło już DLC do tej gry, a ja dopiero teraz nagrywam, bo jestem lutelem, prawda? I nic mi z tego powodu nie zrobicie. I cóż, no, doszła teoria chaosu, tam wyzwania, piaskownice, zawartości do pobrania. Tutaj mamy to właśnie rozszerzenie DLC Dominion Biosyn. I mam jeszcze tam pakiet dinozaurów, ale to tam jest tego śmieges. Nas interesuje dzisiaj kampania. Później ewentualnie zrobimy teorię chaosu, jakby kto chciał. Będą spoilery. To tu jest nawet napisane, ostrzeżenie o spoilerach dotyczy wydarzeń z filmu Jurassic World Dominion, czyli tego najnowszego. Jak ktoś nie widział, to polecam nie oglądać tej kampanii tutaj w moim wykonaniu. Więc cóż, nie mogę wam przeczytać tak czy siak, co tutaj się właściwie dzieje. Wyłączę kamerkę tylko. Przeżyj historię Biosyn Genetics od nowicjusza do światowego lidera. Louis Dodgson chce zajść dalej niż kiedykolwiek, wyszukując najodpowiedniejsze dinozaury, które kiedykolwiek zostały przywrócone do życia. Dobra, więc no, lecimy z tematem. Będzie fajnie, prawda? Istniejące dane autozapisu zostaną nadpisane. Yes, please. Let's go. As John Hammond realized his vision for Jurassic Park, his competitors began to see the potential of InGen's work. One of their main rivals, Biosyn, looked to close the gap by stealing the advantages that InGen and Dr. Wu had worked so hard to gain. To do this, they would need someone on the inside. So they enlisted a disgruntled computer engineer named Dennis Nedry. A plan was devised to steal InGen's dinosaur embryos with an inconspicuous canister created to house the precious commodity. Nobody really knows what happened that fateful night. What is certain is that Dennis Nedry and the samples were never seen again. Biosyn had failed. Unfortunately, so too had Hammond's dream. Decades later, businessman Simon Misrani tried again. This time, succeeding in delivering Hammond's vision to the world. Tragically, things didn't go as planned. Biosyn was waiting for its time, and they found it in the aftermath of Jurassic World's downfall. Now, led by Louis Dodgson, a new era was dawning. While we don't know what the future holds, history has a habit of repeating itself. Dun, 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 dun. Dobra, mogę się pojawić. Dzień dobry, jestem to ja, potężny lutel. Rezerwat Biosyn. No dobra. Biosyn. Hehehe, Biosyn. Syn Biosa. Nie no, syn Bio. Za. Tak, dobrze, nieważne. Nie słuchajcie moich żartów. It's beautiful. We are so close to realizing Biosyn's dream. One that InGen could never achieve. Once we get dinosaurs here, it will be perfect. A perfect display of evolution. Luck favors the bold. We were prepared. Now we need to finish the job. Give me the latest on the animals. We're isolated, which makes for a challenging landscape. We are still at a disadvantage until we understand more about this ecosystem and how our new friends will adapt to it. We need more information and time. The last thing we want is for them to not adapt and die. Oh, they'll adapt. I believe that. They adapted to two parks and a few islands. They're adapting now. They'll be just fine. Just get them here. I'm not sure we are totally ready to understand everything we need to. Just get them here.
Leave the rest up to Mother Nature. And me. And me. Dziwne, że nie ma ich tam zdjęć, czegokolwiek. Tylko same teksty. Teraz dopiero są. It's location, location, location. More than you realize. This is perfect. Keeps us away from the public's prying eyes. And keeps the political do-gooders at arm's length. To think what InGen had and fumbled away. They never saw the bigger picture. All dinosaur and zero business. That is where Biosyn wins. We bring a balance that InGen never understood. We see the whole picture. Okay. What's our next step? I don't want to waste any time getting this going. Dobre. To lecimy z tematem. Ja zapomniałem, że w sumie to moim ryjcem zasłaniam cele, to ja przeniosę się tutaj. Moronie, ściany mi widać. Nikt nie widział tej ściany pięknej, tych kabli. Bynajmniej nie od internetu. Dobra, ja sobie mogę siedzieć tutaj grzecznie, wspaniale, potężnie. Znów i hiperpętla. Podziemna sieć, którą można wykorzystać do łączenia ze sobą niektórych budynków. Okej. Centrum kontroli działa jak łącznik pomiędzy hiperpętlą a siecią ścieżek. Musi być połączone z centrum badań z pomocą hiperpętli przez cały czas. Hiperpętla może przesyłać zasilanie do podłączonych budynków, jeśli częścią sieci jest centrum hydroelektryczne. Okej. No dobra, no to sobie zrobimy centrum kontroli. A i tutaj się już zaczynają pojawiać jakieś... bo tu już jest granica. No to musimy to zbudować sobie tutaj, no przy... bo ja to muszę połączyć, tak? No jak tu się... Przypomniałem już, jak się tutaj obraca, mówiąc szczerze. ZX, tak? No dobra. Tak, nie? To tak. A tak możemy postawić. Połącz hiperpętlę do centrum kontroli z centrum badań. Czekajcie, bo my tutaj nic więcej nie mamy, prawda? Na start. Tylko tyli, co tu widzieli. Więc to w teorii się łączy. Jak zostanie zbudowane, to to będzie tyle. Chyba, że nagle powiedzą, że to... Nie, no jest centrum badań. Dobra, to możemy nawet zwiększyć lekko prędkość. Everything's in place for us to get our new research compound constructed. Centrum hydroelektryczne. No dobra. No to ciekawe rzeczy nam porobili w takim razie. Ścieżki ścieżkami. Hiperpętle hiperpętlami. To możemy tak połączyć. Ups. Zbud działający budynek. Powinien się, że centrum badań ma zasilanie z hiperpętli. Powinno mieć. W ogóle hajsy nam się kończą. Dobra, ale działa. Update. Everything is going to plan. We should have the research we need shortly. Great. Carry on. Carry on. Przeprowadź badanie poziom pierwszy, podstawowa infrastruktura. Może gdzie były badania? Ja już jestem. No to są badania. To idzie pozmieniali, to tak nie wyglądało, jak ja grałem ostatni raz. Podstawa infrastruktura, chcę tu mogę kliknąć. Weźcie to od razu, zróbcie. Pani Hitchen, proszę to robić, dziękuję. Śmiga, śmiga, działa, działa. Robio, robio. Dobra, no to tyle jak na razie. A to się jakby rozbudowuje teraz, jak ma zasilanie, ta. Okej. Okay. Tutaj mamy ładną rzeczkę, prawda? No jest piękna natura. Bo to bynajmniej nie bzdura. Niech sobie to grzecznie zbuduję. Mamy badania zakończone. Posłuchaj odprawy. Dobra, niech popitolą sobie. Okay, that did it. We have access to the core facilities research. Great. Our vision is coming together if each building we get operational. We just need to ensure we can handle all the dinosaurs when they arrive. I think we can do that. It's all starting to come together, just as we envisioned. We are leaving InGen in our dust. Well, I will give them some credit. They did resurrect the dinosaurs from extinction. Sure, through a rushed agenda and lazy science. We're doing it right. Their failures were our education. We won't be making the same mistakes Hammond and his team made. InGen always fell in love with their own wonder. They wanted to prove to the world that they could do it. Once they did, they wanted to showcase them as circus freaks and rub our faces in it. They didn't get it. Evolution is not just DNA and frogs. It also happens in business, to advance the world. Think,
of what we will bring to the world. Think of what we will bring to humanity. New medicines, biotechnology, beauty products, you name it, we will own it. Już, dobra, już. I want to see a functioning facility. That is the only way we can secure the dinosaur survival. Absolutely, we'll get it done. See that you do. Dobra, musimy zbadać placówkę i schron ratunkowy. Się zrobi, przyjacielu, jak tutaj z drogami situation. Tutaj musimy połączyć, dobra, to będzie szło tak. I tutaj sobie później drogę cyk pyk zrobi i działa. Tylko że to brak ścieżki do innych budynków. Ja tu widzę ścieżkę do innych budynków, co pierdzielicie do głupoty. Placówka paleomedyczna równie dobrze się nam przyda. Tutaj jeszcze zasilanie będzie pykało, działało. Cyk, cyk. Już dobra, już nie krzyczy. O, to taką ładną drogę zrobimy. To tutaj się to łączy, prawda? Jeszcze schron ratunkowy chcą. Boże, gdzie był schron ratunkowy? To jest schron ratunkowy jak najbardziej. No to tu się zmieści. Idealne miejsce na taki schron ratunkowy. Nikt nie powinien piszczeć. Ślub się buduje. No. Nawet zwiększymy im prędkość, żeby szybciej to nam wybudowali. I śmiga. Tylko jeszcze to budują. Ale ładne te nowe budynki, mówiąc całkiem szczerze. Całkiem. We've been authorized to expand our team. Specifically scientists. Look over the candidates and let's add some to our operation. Zatrudni nowego naukowca. Czekajcie, co oni tam chcieli? Dwóch logistyka, trzech genetyka, trzech dobrobyt. W sensie, żeby zwiększyć o dwa logistykę, o trzy genetykę i o trzy dobrobyt. Dobrze. Czy. Czy zwiększyć, czy nie zwiększyć? Genetyka, logistyka, dobrobyt. No dobre, chodź przyjacielu, tak troszeczkę możesz być. I genetyka i tam dobrobyt jeszcze. Genetyka, dobrobyt. To ciebie wezmnam. Potwierdzam. I się przestrzeliłem. Genetyka nam jednak brakuje jeszcze. A myślałem, że będzie akuratnie. Akuratnie, a tu jednak nie akuratnie. To chodź ty. Albo ty, bo ty masz dużo w logistykę. Siups, stać mnie, co się do mnie przyjmował. Bogaty jestem. We're closing in on some exclusive biosyntech. Invisible fencing. What? While removing the traditional man-made constructs that have surrounded their environments. So, no visible barrier between us and the dinosaurs? That sounds terrifying. The more these animals believe they are not in cages, the healthier they will be. Yeah, that will make them easier to care for. I think we'd better place some research outposts as well. We can observe our animals safely from there. You know, it's bad enough that dinosaurs never knew what a fence was until we placed them around them. But what if they become dependent on them to feel safe? At least they could see a barrier between us and them. How are they even going to trust their environment with invisible fences? How are they even going to know where they are? Oh, believe me, they'll feel it if they try to cross one. Yeah, that. That. I don't know. Look, it feels like we're messing with them and how comfortable they'll be in their environment. You're concerned about fences? The dinosaurs never saw a human before either, and that hasn't stopped us. Dobra. Czasami za dużo pierdzielą, bym powiedział. Nie to. Ja chcę... Nie, co by tam chcieliście za badanie? Poziom drugi dobrobyt. No, to robimy dobrobyt. 0404 to w logistykę tu. I zabraknie nam jeden tu, to tu pójdziesz. O, dwie panie sobie zrobią. I będą wszyscy zadowoleni, więc jak najbardziej to robimy. Cyku myku działa, możemy przyspieszyć. Siup sklub, to się dalej buduje. Tutaj wielka wieża powstanie. Wieża z dinozaurami. Potężna wieża. Ja wam mówię, ja się znam, ja wiem co tu budują. Dobra, zrobione.
Przeprowadź badanie, zastosuj ulepszenie podstawowej technologii zasilania. Isaac, we've got an issue. We're in need of more power. How close are we to maximum output? Already there. We won't be able to hold much longer. Then we'll need to research how to get more. Upgraded power stations is the way forward. Let's get to it. Dobra. Czyli to potrzebujemy. Co tam 06? To tutaj znowu dwie panie muszą ze sobą współpracować, żeby to zrobić. Przepraszam, nie to. Możemy wyjść. I wtedy zastosuj ulepszenie zwiększenia wydajność do budynku centrum hydroelektryczne. Centrum hydroelektryczne, które to było? To było to. Puste gniazdo, zwiększona wydajność. Cyk, działa. O, leco dinozaury. I ta mnie interesuje. I've arranged for a number of dinosaurs to be delivered here to our facility. Ogrodzenie, brama. So you'll have some time to prepare for their arrival. No, trochę miejsca tu mam na budowę, nie? They're going to need enclosures, secure enclosures. Safety is essential for them and us. And we have to get this right. We don't need another InGen or Masrani incident. Absolutely. We will do better. Będzie dobrze, panie kierowniku, pan się nie przejmuje. Tylko, że my tu nie zasięgu nie mamy na płoty nasze, więc trzeba będzie tu coś zrobić. Z tego zarły, gały, lilimy, czy nie pamiętam, że to wszystko może być razem, czy nie. Dowiemy się po fakcie. Tutaj dostaną taką ładną, dużą, prawda? O, połączone pięknie. Wszyscy są zadowoleni i teraz jeszcze brama musi być. Kurde, niewidzialna, to dziwnie się prezentuje, bym powiedział. No, ale jest. Generator awaryjny. Dobra, o, taka podstacja jest całkiem. Tu ją może siupniemy. Dobra, kto się zbuduje, to... To już się zbudował? Nie, jeszcze się buduje. Szybciej! Muszę to jakoś połączyć, czekajcie. Edytuj hiperpętlę. I teraz... ale nie no, hiperpętla to... Czekajcie. Ale ja tu nie mam przecież tych. To jakie mam tutaj łączyć cokolwiek? Daj mi 2 minuty, czekajcie kurde, bo myślę... Przecież to jest tylko podziemna sprawa. A to nie jest od tego, żeby prąd tutaj dochodził, nie? No pewnie, że nie. To nie za bardzo rozumiem, co ja mam tutaj odpierdzielić z tym. Połączę z źródłem mocy. No chciałem połączyć, ale nie mogę, bo tutaj nie mam takich rzeczy, a w badaniach pewnie też nie mam takich rzeczy. Po infrastruktura. Nie, to nie będzie w infrastrukturze. Tutaj w zasilaniu to ja nie mam nic więcej. Oszukali mnie. Grube bulwy mnie oszukały. No nic, to muszę zrobić po prostu osobne centrum. Które tutaj będzie sobie energię tam pozyskiwało. Tu na przykład i to już, o i to mogę tam połączyć ze sobą. Dobra, i to już śmiga. To już działa. I tu jeszcze chcemy drogę zrobić. Pyk, pyk, dobra, jest droga, zwiększamy prędkość. No to tu będzie prąd, o kurde, tutaj raczej za dużo lasu jest, już na ten moment to mogę powiedzieć. No tu mamy za dużo lasu, trzeba to trochę przerzedzić, chociaż zaraz pan będzie krzyczał, że tam natura. A nie jakieś głupoty, natura ma być. Dobra. Czy to centrum? A, i to wtedy to działa, czyli ty musi być w zasięgu. Tutaj się już nic nie łączy, to tylko ma być w zasięgu. Troszkę głupotka, no ale niech będzie. To możemy już tutaj się przygotować na przybycie stegozaurów, galimimów, parazarorarorarów i innych takich. To dalej budują do góry. Mówię, to będzie wieża jedna wielka. Przetransportuj dinożury.
Ziups tutaj. No tak, muszę. Wszystkie chcę tutaj, nie chcę klikać te, no dobra. Dajcie je tutaj. Z tego zaury chyba mogę tu, nie? Będzie problem? Ktoś wie? Zaraz się dowiemy, czy będzie problem. Leco! Piękny Galimimy, samotny nie jesteś samotny, przyjacielu. Nie będziesz samotny. Jesteś piękny. Piękny nie znaczy samotny, przyjacielu. O, już się cieszą. Potrzebuję liści. A dajcie mi tu wszystko w jedno miejsce. Tam będziemy się przyjmować, kurde. Później będziemy się przyjmować, jak się będą klepać i tam będą problemy z tego powodu. Dobra, wszystko leci w jedno miejsce. Czyli te chcą liście nisko. Liście nisko, dobra, patrzcie. Bim, 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 bim. Liście nisko. Ciemno to jak w pupie się zrobiło, bym powiedział. Potrzebuję lasu. Wydaje mi się, że jest tu pełno lasu, byczku. No gościu, co ty pierdziesz? Już masz pełno lasu. Weź się ogarnij życiowo jeden z drugim. Szybciej, dawać kolejne dinusie. Uciekać stąd. Nikt was nie lubi. Looks like the enclosures are ready. We need to make these habitats as desirable for the dinosaurs as we can. Dobra, no 80%. Brak orzechów. O, i widzicie, i to jest przez problem życiowy. Orzechy nisko. Owoc, orzech nisko i wysoko. To tam, gdzie możemy, nastawiamy. Tu trochę poprzemienimy. Dobra, powinno być git. Powinny się cieszyć. Potrzebuje lasu. No kurde, panie Stegozał, co pan taki dziwny jest? Kurde, byczku. Masz pełno lasu. To się przesuń tam dalej i tam masz pełno lasu, no. A wody w sumie nie macie, dobra. Wodę dostaniecie już za sekundę, nie? Zrobimy wam wodę może bardziej po tej stronie. O. Dobra, jest woda. Piękna tutaj, no taka zalesiona ta woda, ale istnieje, prawda? Komu to przeszkadza, no? I co tam jeszcze chcieliście? Sztegożury? Halo, sztegożury? Potrzebuje lasu, owoc nisko, błonnik nisko jeszcze. Liście, błonnik nisko. No to tu macie, błonnik. O co kurde chodzi, jest błonnik. No i liście nisko, to macie tutaj pełno. Powinniście być szczęśliwe, kurde. Dobra, niby leci do góry. Owoc nisko. Są liście. Liście, błonnik. Owoc wysoko, nie. Owoc nisko. No tu pozamieniamy te drzewka. Nie wiem, no wydaje mi się, że mimo wszystko macie tu dosyć dużo lasu. Więc nie pierdzielcie, moi drodzy, nie pierdzielcie. Dobra. Potrzebuję wody. No to one się ogarną za chwilę, nie? No ta woda jest w tym miejscu, więc to się tam poszerza im ten teren. Zaraz powinien być szczęśliwy. Już leci ten czas, czyli tam mają te 80%. Już tam sobie je kolega. Parararuraru. O, ten sobie biegnie, może wodę odkrył. Ramsey, I've been going through the data, placówka badawcza. We can make some real progress if we get a research outpost connected to our hyperloop. Yeah, makes sense to me. Awesome. Then let's make it happen. Przepraszam, czy ona jest w powietrzu? We slip into the same chaos that brought down our rivals. But our ranger team should be capable of maintaining order. We'll set up the necessary patrols. Yeah, I don't have to remind you. Remote monitoring can only go so far. Of course. We'll get right on it. A nie, to tak wyglądało, tylko jakby to było w powietrzu. Teraz to jest po prostu taka wielka wieża. Dobra, dobra, co się tam drzecie? Co się wam nie podoba już? Kurde, już się wydzierają. Tutaj macie piciu. Proszę nie narzekać. Wszyscy są zadowoleni. Bardzo dobrze.
Też się tutaj ładnie prezentuje. Piękna placówka badawcza. 70-95. Widoczność dinozaurów zwiększona, ale nie tak. Chociaż to idzie do góry. A i tak się wysuwa jakby. Zobacz widok. No kurde, piękny widok. Ja wszystko widzę. Dobra, ale z tym to już nie przesadzajcie. Bez tego wyglądało to lepiej. A, bo my zjeżdżamy. A, bo to najlepiej by było w środku trzasnąć. No dobra. Walniemy to w środku. Żaden problem. Proszę, jedna jest na zewnątrz, druga jest w środku. Teraz jeszcze, co to jest? Posterunek strażników. Co to jest posterunek strażników? To jest to? Tak. Dotrzeć do wszystkich dinozaurów. No postaramy się, najlepiej przy wodzie postawić taki posterunek. No chociaż one uciekły w tę stronę, to możemy zawsze dwa trzasnąć. Już powinno być git. No i teraz jeszcze tylko trzeba przypisać. Tu mieliśmy gdzieś. Nie, to jest placówka. To jest zespół reagowania. Tutaj mamy samochodzik. Dodaj zadanie, to oba te budynki wam przypiszę. No. I po sprawie. Have you ever heard the phrase you are victims of your own success? Because gentlemen, that's where you find yourselves. Both of you. Not sure I follow. It means we're doing our job, so we can take on even more. Whatever the challenge, we're ready. Then we are ready. To the Biosyn Genetics Research Compound Phase 3. This will allow us to continue expanding our genetic engineering division and take our operations to the next level. Biosyn is counting on you. More importantly, I am counting on you. We need perfect genetic samples for the best outcome. That is something Biosyn will write a check for. But we're not yet in control. We're dependent on others until we get in a position to send out our own expeditions. And I don't like being unable to control the outcome of something. Yes, but once this research is done, we'll be able to send out our own expeditions. We should be in a better place around our samples. If we own and control it, it's better for Biosyn. And you. Dobra, skończyli gadać. My na szczęście mogliśmy sobie popatrzeć na fajne rzeczy. To chcemy badać. Jej tam potrzeba. No ty możesz być. A, czekajcie. To potrzeba. O, to może być problem. A nie wiem, mogę wszystkich. Dobra, rozpocznij w takim razie. Wszyscy się na to rzucili. Co wy tutaj próbujecie? Gdzie wy przez tę wodę przejeżdżacie teraz? I w skały. Muszę poskanować wszystkie dinusie. Ja nie wiem, z kim ja tu muszę pracować. No ale to już na pewno jest dobrze zrobione. Tutaj już idealnie wszystko widzimy. Piękne lasy przede wszystkim i wzgórza. Centrum ekspedycyjne. Okay, you're ready to build an expedition center. Don't forget, we'll need a fossil center too. Understood. These buildings will put Biosyn at the cutting edge of bioengineering. Dobra, dobra, dobra. O tym się nie chwalcie, kurde. O, tak zrobimy. A, już tutaj ludzie zaczęli przychodzić. Chociaż to są niby goście? To tu goście mogą wchodzić? Chociaż to będą pracownicy, ale to wyglądają jak goście. Trochę się bugują. Centrum skamielin jeszcze trzeba postawić. Centrum skamielin, jest, jest. Here we go. Tutaj może sobie stanąć obok. Będzie idealnie. Nie, 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 nie. O. Tak będzie idealnie. Pyk jeszcze z taką drogą. Tu się skrzyżowanie zrobiło. I wszystko śmiga. Wszystko powinno teraz działać jak należy. My nie będziemy szukać sobie jakichś dinusiów na zewnątrz, czy je tutaj przysyłać. Kopalnia bursztynu. That's correct. Good. I want you to start with an amber mining expedition. This valley wasn't chosen by accident. This area is rich with amber. And I intend for Biosyn to exploit that. Insects trapped in prehistoric tree sap. That is what we need.
This is where our dinosaurs begin. This amber is going to be the time capsule that links us back to the era of the dinosaurs. It's a window to the past, and worth billions. Ramsey, have our scientists extract what they can from the fossils. That'll increase our genome diversity. Yes, on it. And what is the end goal of this? To do the impossible. Again. Again? No dobra. Kopalnia bursztynu. Show me. Karnotaury. A my tam, co po prostu mieliśmy zrobić? Genom gatunku Dimetrodon do 50%. Okej. Okay. Alozaury, Dimetrodony. Dobra. Cztery w logistykę. No to pani Hitchen może to sobie zrobić. I tą sobie przypisano. I to śmiga, leci i tak dalej. I ziups, wylecieli już z panią Hitchen. Znaczy dwóch naraz nie da się tutaj robić, nie? Osiągnięto limit ekspedycji, ta tylko jedno może mieć naraz. No dobra. No to zwiększają prędkość, co jak grzecznie czekamy w takim razie. I stąd tutaj nie pozostało lepszego do roboty. Z tego Gozał się wkurzył na naszych pracowników chyba. On ich śledzi. Albo myśli, że to oni jego śledzą. No dobra, no to musimy poczekać. Nie pamiętam, czy dało się później jakoś zwiększyć ilość tych ekspedycji w badaniach, czy coś? Może szczerze tego nie pamiętam, jak to tam wyglądało. No ale czekamy. Ekspedycja zaraz będzie zakończona. Siupu, siupu. I co tutaj mamy ciekawego? Zobaczmy te skamaliny. Dimetrodon, ale słodziutki. Ale słodziutki jest ten Dimetrodon. Czekajcie, dobra, to chcemy, to chcemy. To jest 47%. To nam da 57%. To nam da 65%. I to nam da 71%. No dobra, przypisz naukowców. 0,3 potrzebujemy w tym. Czyli pani Hitchen może to robić. Niech się tym zajmuje. No i znowu, mówię, no to jest dla mnie największa bolączka, jeśli chodzi o tę grę, że to jest takie, no, klikniesz i se czekasz, nie? Nie lubię tego w takich grach city builderowo-ekonomicznych, cokolwiek, że właśnie takie jest kliknięcie i czekanie. Dla samej idei czekania. Kurde, tu jest niewidzialna bariera, jak te chłopy sobie przejechały. To oni tak mogą sobie przejeżdżać, kiedy chcą przez tę niewidzialną barierę? To ona jest... Nie widziałem, ona jest tylko... Jej tak naprawdę nie ma, więc mówimy, no tutaj jest niewidzialna bariera, spokojnie. Spokojnie. Siedzieć tam grzecznie, kąpać się. Cyku 20 sekund jeszcze i będą skamaliny zrobione. Ale tutaj normalnie to wygląda jak kurde goście. Mamy Dimetrodona. Wylęgarnia, dobra. That's it. We've had a breakthrough. An entirely new genome. Geno. So what you're saying is we've discovered a new dinosaur? One we've never seen before? Sort of. It is incredible, but it's not actually a dinosaur per se. It's a prehistoric synapsid called Dimetrodon. Hmm. Did Hammond have one of these? I don't believe so. Perfect. Perfect. A biosyn exclusive. Nie lubię tego pana. Nie tego, tylko tego pierwszego. We still need to build a hatchery and then synthesize this new breed. Once we've done that, we can incubate and release them. I can't wait. Dobra, to tutaj zrobimy sobie taki wybieg dla tych słodziaków. Staram się robić teraz taki okrągły, żeby był ładny, bo żebyście już więcej nie krzyczeli, że wej, brzydkie wybiegi robisz. Te stara robi, kurde, że tam wasze stare robią brzydkie wybiegi. Ktoś oglądał teraz z mamą i się zrobiło nieprzyjemnie. No i czemu to nie działa? Wydawało mi się... jest akurat poza już granicami. No trudno. No trudno, ale czekajcie, bo akurat jak to ma zasięg, to będzie śmigało, ja wam mówię. Ja się znam. Trust me, I am engineer. Będzie śmigać, będzie działać. Dobra, przepraszam, czemu zadania zniknęły. Dimetrodona mamy tutaj sobie zrobić. Piękny, słodziutki, nietolerancyjny, niesprawny jest. Możemy sobie tam pobawić się, ale ja w sumie się w to nie bawiłem ostatecznie. Jakie są zmiany.
Nie, znaczy wyjdź. Wyjdź bez tam zmian. Niesprawny, nietolerancyjny, kurde, co za chłop. To może jak zrobimy trochę więcej, to coś pomoże na to? Bo ja jestem w stanie mu 80% trzasnąć. A ta już jest zmęczona. To cała trójka musi iść. A, nie da się? No dobra, to pani, sorry, ale musisz iść do roboty. Bo inaczej będzie problem. Czy ja mogę już centrum pracownicze trzeba im postawić, bo oni już płaczą, że są zmęczeni. Tutaj wciśniemy jeszcze taki budyneczek. O, siups, dobra. Będzie na przyszłość. A jeśli chodzi o ekspedycję, no jeszcze tam możemy wysłać na tego Dimetrodona. Ta pani może iść, dobra, leć tam po kolegę. I cztery Dimetrodony trzeba. No wody mają, później będę myślał, co oni tam potrzebują. A, bo tutaj ta bariera niewidzialna to dopiero się robi, jakby zapomniałem, że to tak leci powoli do przodu, powiedzmy. Okej. Okay. No problemo, no problemo. Not at all. No to tam raczej wszystko git. Dostępne badanie, rozwój personelu. I don't care. Dobra, zwiększmy prędkość. Widzę, że szybciej wrócą z ekspedycji niż zrobią te skamieliny. Co ciekawe. No chociaż poczekam, aż te 80% skoczy, zanim będę robił te dimetrodony, czy jakim tam. A widzicie, ja tu dalej buduję. Ja wam mówię, tu będzie wielka wieża. Będzie głowa dinozaura na samym szczycie. Koniec ekspedycji. To miło i przyjemnie. To gdzie tam jeszcze możemy teraz wysłać? Galimimy możemy zwiększać. Ankylozaury. Baryonyxy to tam zróbmy, kurde. Rozpocznij zadanie, dobra. To się zaraz skończy. Będzie 80%. Pyk, super. Zmniejszamy prędkość i tutaj mamy 4 słodziaki zrobić, ale to tam nam wiele nie zmieniło niestety. No dobra, ile ty tam potrzebujesz? Ona jest niezadowolona. Dobra, to ona musi odpocząć wpierw. Kobieta niezadowolona, ta kobieta niezadowolona. Odpocznij. Ciebie sobie można wyszkolić. A, personel jest zajęty. No to sobie odpocznijcie może wszyscy. Ty masz ekspedycję, ty sobie odpocznij. Ty tam jesteś bez przydziału, masz szybsze leczenie niby, to też miło i przyjemnie. Dobra, to zwiększyłem prędkość w takim razie. Skoro musimy poczekać tak czy siak. I później tutaj sobie wlecimy. Co my wiemy o nich? Znielubienie, mięsożercy, ceratopsydy, ankylozaurydy, stegozaurydy. Woda, las, piasek. Potrzebują też piasku. Okej. Okay. I las i piasek musi być. Skała, piasek. No to nie wiem, tu im trochę piachu zrobimy. To jest piasek? Co to kurde za piasek jest? Jakiś taki pijany ten piasek, bym powiedział. No bo uznajmy, że to jest piasek. Tak wiecie. Tak jakby. Niech tam sobie odpoczną jeszcze chwilę. No i my dalej mamy jeszcze ekspedycję. Dobra, jeszcze 10 sekund i będziemy mogli się zabawiać dalej. Cyk i cyk. Dimetrodon, przypisz naukowców. Ty i ty. Rozpocznij. Nie wiem, ile tam wyjdzie z... Aha, rozumiem, partii 6. No to okej. O ile one tam przeżyją to. Też nigdy nie wiadomo, co tam mi się stanie złego. Dobra, wybierz jaja. No dwa są ok. Nietolerancja, niesprawność. Dobra, tam niesprawny jeszcze może być. Agresywny. No niech będzie płochliwy. Przypisz naukowców. Co tam potrzebujemy w tym, tak? No to wasza dwójka może się tym zająć. 13 kurde milionów na to poszło. Ci tam sobie wrócili.
Jak tam nasze skamieliny? U, złoto. To wezmę. A, tu się już klika i jest. To kiedyś to tak nie było. To jeszcze większą klikankę z tego zrobili, mówicie. A tego sobie dobijmy do końca. Baryonyxa możemy też zrobić. Przypisz naukowców. I ty możesz iść się z tym zabawiać. Dobra. Ona poszła, ona robi. Tu potrzebuję minuty. No ale wiecie, nie? To już jest jechanie najwyższej prędkości i tak naprawdę takie czekanie. No bo mogę sobie... Oaa, dinozaury! Ale jeszcze mają tutaj noc, prawda? Wielką kupę widać i tak to jest. Jesteś w bazie, jesteś w bazie. No zawsze można sobie, prawda, sterowanie bezpośrednie i w międzyczasie czekając na tam jaja poprzejeżdżać ludzi. Czy jechaliście do mnie w ogóle? Gdy się nudzisz, gdy ci źle, przejedź ludzi, rozkurz się. Dziups. Nie da się. No dobra. Możemy wypuścić. A w sumie to chyba bramy nie zrobiłem. Przydałoby się jeszcze bramę zrobić. Dobra. Wypuść. Uwaga. O kurde, jakie kurde lizardy słodziutkie. Jak to jest bosiur z Elden Ringa. Brakuje mu tylko takiego miecza. Potrzebuje piasku. To ja tam zrobiłem tu trochę piachu. To za chwilę powinien ogarnąć. 80%. No okej. Okay. Komfort w sensie. Musimy jeszcze oczywiście im tam dać podajniki. To tu mogą być. Nie wiem, czy jest sens, ale niech będą dwa. No zwykłe mięsko, nie? Tam takie małe grubaski, to nie będą biegać za kuskami. Bo potrzebują czegoś takiego. Potrzebuje piasku. No to oni za chwilę powinni ogarnąć, że piasek to tu jest. Leci już tutaj troszkę do góry wszystko. Piasek zaraz będzie git, myślę. Woda, no to za chwilę ogarną, że jest woda i powinno być już w porządku. Kurde, jakie słodziaki idą. Jak się wydzierają. Tum, 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 tum. No halo, co wam się jeszcze nie podoba? Potrzebuję wody. No to macie wodę tu, o. Tam był kawałek wody i tu macie pełno, pełno wody. Wszystko jest pod kontrolą, tylko musicie ruszyć dupska i się przenieść troszkę w tym kierunku. I naprawdę będzie cacy, aż wam zwiększę prędkość. Dobra, temu już rośnie komfort. Gdzie pozostałe frajery? Temu też rośnie komfort. Potrzebuje wody. No to tutaj macie wody. Co wy kurde chcecie? Byczku. No to tu pełno wody jest. O, dobra. W końcu ogarnęli. Sobie jedzą teraz. Proszę tu je... Nie będziecie się klepać, co? Proszę sobie jeść na spokojnie. Cium, 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 cium. It's becoming clear that Biosyn will be the home of paleobiology moving forward. Our future is found in the past. I like that. Sure, we've had some difficulties, that was expected, but you handled it well. I think we can now move forward with the next phase of Biosyn. We have a world-class operation. Let's take it global. Biosyn will represent the past, present, and future. So, what do we focus on next? We focus on upgrading our research compound. That'll give us benefits across the board. Ah, I want a crown jewel. Something we can all be proud of. Do the research. We're shooting for 100% complete dinosaur genomes. The genetic link between birds and dinosaurs has long been established. Now, with a feathered dinosaur, we can finally have our proof. Yeah, with a living specimen. It's gonna be incredible. Well, what are we waiting for? Time to get started on the research. Dobra, rozpocznij badanie. Tu już musiałem sobie zatrudnić nowego pana. Bo to już jednak było zbyt skomplikowane, jak na moje umiejętności. Ale robimy. Jest git. Śmiga działa, wszystko jest pod kontrolą, prawda? Siups. O nie, co się dzieje? Biosyn is at the brink of excellence. Everything InGen aspired to be, and more. It is truly something. I just... Just what? Well,
This is the point InGen thought they had everything in place. Then it all unraveled from there. Yeah. Let me put your fears to rest. I am not Hammond. He was all ego. I am not Masrani and his tech-first approach. We are set up to succeed, and that is what we're going to do. Oh, no, I didn't mean to imply that. No, no, I understand what you're trying to say. There is truth in it. But we're in a far better position to succeed because others have failed. Hammond and Masrani both brought tremendous advances to the world. They just had a narrow vision of it. We do not. We see the whole picture. We see the balance of it. Where there are advancements, there needs to be a business that supports it. That makes sense. Look, Biosyn's not just interested in the dinosaurs. They have the potential to provide improvements for all life on this planet. If we don't jump on this opportunity, someone else will. So why not us? Why not? Pojazd zagrożony, o nie. Przeprowadź badanie kopalnia bursztynu poziom drugi. Co tam się dzieje? Kto was goni? Nie wiemy. Olympus Fire Thief. A pyroraptor? Yes, exactly. Before we can proceed any further, we'll need to send a team out for pyroraptor amber samples. No problem. It looks like we should be able to achieve a complete, uncompromised genome with the pyroraptor. That should make Dodson happy. No, szukamy kopalni bursztynu w poziom drugi. Nie wiem, czy ona jest. Tutaj są ulepszenia ekspedycyjne. Ale to są ulepszenia. Czy o to chodzi? Nie no. Badanie. A, przypięty cel. O kurde, jaki słodziak. No dobra, to mogę rozpocząć to badanie. Czemu by nie? Ten pan pójdzie, bo on tu jest potężny i potrzebujemy na przykład ciebie. I rozpoczniemy sobie takie badanie. Badanie w toku i zwiększ genom gatunku do 100%, ale to najpierw oni sobie muszą odpocząć. Tam przynajmniej jedna osoba widziałem, że już jest czerwona. Odpocznij sobie. Szkolenie to wymaga tam badania, to nie. Nie to. Centrum ekspedycyjne chciałem. I on na P był, nie? Ten słodziak był na P. Gdzie my cię znajdziemy, przyjacielu? Jesteś tu w ogóle? No nie był tamten, co widziałem raczej. Czy jak, a nie, no w sumie ja go nie mam, no bo to dopiero go badamy jakby chyba. Dopóki go nie zbadamy, to tam jest dupa i nic nie będzie chyba. Tak to chyba jest. To skończmy te skamieliny tutaj, jak już musimy. Przypiszmy naukowców do tego. Ty możesz się tym zająć. Żeby to nam nie zawadzało i nie zabierało mi. Nie to, sabotaż? Nie, co? Pomoc, nie chcę pomocy. No, już się wystraszyłem, że jest sabotaż prawdziwy. Jak tam sobie radzą nasze słodziaki? Potrzebuje wody. To ci macie tu w cholerkę wody. Taka długa jest ta woda, no ale w nie, bo to za daleko. Kwi, kwi, za daleko. A ja będę tyle łaził. Kwi, kwi. Te dinozaury. Te, za moich czasów te dinozaury nie były takie wybredne. Nie to co teraz, kurde. Dobra, to jest zrobione. I teraz następne badania to tak, ale tego pyroraptora trochę możemy znaleźć gdzieś tutaj. Galimimy. A, bo to może być mimo wszystko w tych czerwonych. Aluzaury. Apatozaury. A, o jest pyroraptor. Myślałem, że może drugi poziom bursztynów, ale nie. Bo jednak tu już jest znalezione, nie kradzione. Ale ta cała trójka musi się na to rzucić. No to niech się rzuca. I musimy jeszcze kopalnia bursztynu poziom drugi przeprowadzić badanie takie. No dobra. Poszukam, bo nie widziałem niestety takiego badania. Zaraz postaramy się znać, bo ogólnie jak tutaj sytuacja. Zyski jakieś są. Z jakiego tytułu to za bardzo nie wiem, ale mamy zyski. Więc powinniśmy się cieszyć. Chociaż są mniejsze niż były wcześniej, ale jest to jest. Na cholerkę drążyć temat, nie? Dobra, ale kopalnia, a może tu, kopalnia bursztynu to jest to.
Personel jest zajęty, tak. Może jak ta osoba sobie odpocznie, to już będzie akuratnie. No i się dowiemy. Badania. Cyk, jak najbardziej. Proszę się pani Bakier tym zająć. Pani Bakier się zajmuje, dobra. Wszystko śmiga w takim razie, zwiększamy prędkość. Z kamieliny to już tam wykończone, żeby było miejsce. No i teraz sobie grzecznie czekamy, patrząc na piękne dinusie. Ładne, ładne, świecące, kolorowe. Pijące wodę, kurde, wszystko robiące. A co tutaj? Widok z pierwszej osoby, co? O kurde, czegoś takiego nie... Jak taki fajny park sobie zbudujesz, to wtedy możesz sobie oglądać. Ej, tego nie było wcześniej. No ale to wiecie, ostatecznie to jest po prostu swobodna kamera, tylko taka na poziomie człowieka na ziemi, nie? I tyle. No ale, dobra. To zrobione, to zrobione. No to musimy zwiększyć genom tylko. Do 100% aż. A to łatwo pójdzie. Nie, do 62% tutaj daliśmy radę. Dobra, pani może to zrobić. To jeszcze potrzebujemy w takim razie. Musimy znaleźć nowe. Wątpię, żeby tam to jedno nam wystarczyło. Ty, ale więcej nie ma. To już jest miejsce ukończone. A, dobra, chyba kumam. Bo tu muszę się przełączyć i tu mam poziom drugi, okej. I to był to, nie? Pyroriro. Pyroriro to raczej było, pani może w pojedynkę to sobie zrobić, okej. Czy to trzeba się tam przełączyć pomiędzy tymi rzeczami, żeby znajdować... Znowu to takie no... Po prostu od dodatkowe badanie, które coś tam ci odblokowuje, ale ostatecznie to jest jedna dodatkowa zakładka do kliknięcia i tyle. No, panowie tam sobie lecą do góry, z panią w sumie. Możemy zwiększyć prędkość, z kamieniny 2 minuty, miękki węgiel brunatny 2 minuty. Tutaj się nic złego chyba nie dzieje, chociaż wow, wjechał w dinozaura mi się wydaje. Tutaj też. Co za chłop, i tego też nie. Ja nie wiem, co ja za pijanych ludzi zatrudniam, no. Niech tak się stresują, że ciągle piją. I zaraz jakiegoś dinozaura wciśnie się. Gościu, jak ty jeździsz tym samochodem, no. Masakra. A tutaj, w sumie, ja tutaj nie... na tym wybiegu nie dałem tego. A też by się przydało. I tu... Mam tylko jedno. Jak się robiło, żeby był drugi? To ja musiałem w gnieździe. Jak mógłbym. Kurczę, już nie pamiętam. Czemu to jest tylko jeden zespół strażników? Myślę, że w badaniu dopiero trzeba odblokować, żeby było dwóch czy coś w tym stylu. Ile wy mogliście mieć zadań? Tylko dwa? Czy możecie mieć więcej? To wam jeszcze przypiszę tutaj tę budę. Dobra, chyba mogę mieć trzy zadania. Tak, mają trzy zadania, okej. Okay. To działa. Tyle dobrego. A jak tam z kamieliny? 10%. 16, 22. To mamy ile? 64, 70, 84. I tyle. I tyle, bo nie ma miejsca. No dobra, no to róbcie chociaż to. Rozpocznij. To z badań może jakieś, kurde, ulepszenia? Tańsze leczenie, wydajność. Może wydajność coś zrobimy. Rozpocznij zadanie. Dobra, ziups, poszło. I jakoś to leci. Co tam u was, moje dinusie? Jakie drzewko w ogóle ładne. Fajne. No, fajne to drzewko. Ale no mówię, jeśli tutaj samochody mogą sobie przejeżdżać przez te bariery, to one chyba nie istnieją. Nie ma dowodów na to, że te bariery istnieją. Nie ma.
No ktoś tu w końcu teraz przyjdzie, bo bramę tu gdzieś zrobiłem, nie? Ta niewidzialna brama, kurde. No ja wam nie ufam, że tu coś jest, że nas broni przed tymi dinozaurami. Ktoś tu mnie okłamuje. Dobra, ulepszenie wydajności zrobione. To miło i przyjemnie, czyli musimy tutaj aż do 100 dojść, a teraz będziemy mieli chyba tam 80%, 83%. Dobra. To nam daje 89, tutaj cyk, cyk i cyk. I to nam daje 100% teraz. Tylko już ktoś tam jest zmęczony. Ale jeszcze raz to tam możesz, to se zrób. Pójdziemy jeszcze buntować. 2 minuty, no dobra. A co do badań? Co my tu mamy? Tańsza budowa. Limit budynków. O, może szkolenie naukowców sobie damy. Idź tam, dobra. Może się przydać, nigdy nie wiadomo co tu jeszcze się będzie robiło. Ale przynajmniej mamy słodkie nowe dinusie tutaj. Co tu się tak pali? O, dinusie ogarnęły, że tu jeszcze mają kawałek wody i... Przynajmniej się kąpią. O, jak słodko. O, jak leżał jeden na drugim. Fajne, są fajne. Bardzo fajne. Piją sobie teraz. No wymagają kontroli stanu. No ja nie wiem, kazałem to robić tamtym frajerom. Ale coś im się nie chce i będę musiał zaraz jednak wybudować osobne centrum reagowania w takim wypadku, no. Tu na przykład zbudujemy. Ciups, dobra. Badanie zakończone. I zadanie tutaj zrobione całkowicie. Can you imagine what would have happened already to this facility without us being here? I'd rather not. Me either. So let's stay on task. Biosyn needs us, and the dinosaurs need us even more. The pyroraptors are going to require an enclosure. Let's try and make it as suitable as we can for them. The last thing we need is for these animals to be irritated. Pyroraptory dostaną osobną osobny wybieg. Gdzieś tu na przykład. Taki, jakiś, takiś. Nie pytajcie dlaczego taki, no ale jest. Czy ja to połączyłem tutaj, te niewidzialne barieropłoty? Cholera wie. Dobra, niewidzialna brama, brak zasilania? Really? Nie, przecież to ma zasięg. Co pierdzielicie? Dobra, wam dam zadanie. Wy macie się tym zajmować. A tym zabiorę zadanie. Nie tym. Czekajcie. Chciałbym wam usunąć zadanie. Dobra. Wy się skupcie tylko na tym wybiegu, ci się skupią na tym wybiegu. To tam powstaje, ale to aż dziwne, bo wydaje mi się, że tu jeszcze mam dużo niewykorzystanej mocy. Podstacja przecież powinna dosięgać. A, może dlatego, że tu jeszcze się płot nie zrobił. Dobra, to nieważne. No ale to później... Ale nie, bo wy będziecie piszczeć, że nie mogę przetransportować, bo wtedy zobaczyć animację. No tak, to może być jeden jedyny problem. To może tu tak trzaśniemy. Taką tutaj dróżkę sobie zrobimy. Tędy sobie przejdziemy. O, dobra, jest połączone. Wszystko śmiga jak należy. A, tam ktoś miał odpocząć chyba. Tak mi się coś wydaje. Odpocznij sobie. Ty sobie odpocznij, ty sobie odpocznij, ty sobie odpocznij. Wszyscy ogólnie odpoczywajcie. Nie przejmujcie się niczym. Ja tutaj kogoś zatrudnię takiego dobrego. Ciebie, Artur. Chodź, Artur, zatrudnimy cię. Szybsza inkubacja. O, w sumie nie spojrzałem na to, ale to się akurat przyda. Jak najbardziej. Chętnie przygarniemy takiego pracownika. Czyli chcemy 100% pyroraptorów, ale niestety brakuje nam ludzi, więc musimy poczekać.
przypisz naukowców, ten tylko może być i no na razie nic z tym nie zrobimy niestety. Szkoda, szkoda. Tutaj, a tu są te wszystkie, a nie, czekajcie, to nie są nowe przecież. Przecież to są nam znane dinozaury. Czemu one są niewidoczne? No bo w tej kampanii jakby są jeszcze do odblokowania. Coś w ten deseń chyba, nie? Tak to jakoś śmiga działa. Cholera wie. No a trzy pyroraptory w każdym razie będziemy chcieli. No to musimy grzecznie poczekać jeszcze. No tutaj wszystko działa. Macie co jeść. Macie co jeść. Macie tu piękne mięsko, które się aż trzęsie. Potrzebuję wody. Dalej tam piszczą o tę wodę. Bo im się nie chce tak daleko łazić. Ja wam mogę dać więcej wody, proszę bardzo, nie? Ale zaraz nagle powiecie, ale teraz to nam zabrałeś las. Już cię nie lubimy z tego powodu. Proszę, dostajecie troszkę więcej wody. Ten jest zadowolony, 100%, no 100%, dobra. Są zadowoleni, tyle dobrego. Wszyscy już wypoczęli, to robimy pyroraptory. Przypisz naukowców. Mamy jakąś piątkę? Mamy ósemkę. Dobra, tam overkilla zrobimy. Panie ósemka, pan się zajmie. 6 jaj, no to tam 3 jakieś ciekawe wybierzemy raczej, nie? Ale potrzebują ofiary. I na pewno wody, więc tutaj też jakąś wodę trzaśniemy. Prawda? W tym miejscu, na samym środku na przykład. No i jak tu jest woda, to wywalimy las. Żeby to dziwnie nie wyglądało i... Tu na przykład walniemy sobie kuski. Pojazd zagrożony. Co tam się... A tu? U tych słodziaków. Jak chłop... No on sobie wyjeżdża. Co to ma być? To po co ja bramę robię, jak oni sobie mogą przejeżdżać przez tę niewidzialną bramę? Co to za niewidzialna brama ma być? Ej, z trzech nagle się zrobiło tylko dwa? Agresywnego to ja nie chcę. Może być jakiś tam nocny. I to nie przeszkadza, że kolega jest nocny. Dobra, wasza dwójka niech się tym zajmie. No to musimy zrobić na nowo. My szukali, no. Kolega Edecha nie jest taki dobry. Rozmiar partii 6, a tam tylko dwa jaja były. Oszukujemy jak zwykle. No nic, koledzy uciekli, tak? Tak. Partia ukończona, to możemy wypuścić, tak? A nie, tutaj. I tu mamy 5, ale jest dupa. Nietolerancyjny, agresywny, nietolerancyjny, nietolerancyjny. Nie, 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 nie. Ja takich nie chcę. Ja się brzydzę takimi. Więc porobimy sobie pojedyncze po prostu. Więcej roboty, ale przynajmniej będzie git. Przynajmniej powinno być. Chociaż długo się tam inkubują. No bo nie wziąłem tego chłopa, co tam szybciej inkubuje, nie, ale... Ostatecznie tak trzeba czekać, to co za różnica. Kuski sobie już biegają, czekają na odpowiedni moment. No. Więc tak to u nas jest. Dosyć długa droga, ale tutaj chyba w tej misji w ogóle nie będziemy się gośćmi zajmować. Tak mi się wydaje. No dobra, możemy cię wypuścić, to zmniejsza prędkość, chociaż chyba ona z automatu się zmniejsza. Wypuść, uwaga. Wow, aż zladżyło normalnie. Siema przyjacielu. Masz skrzydła, tylko mi nie odleć. Hu, hu, hu. Brzydki jesteś. I troszkę podobny do tej mojej maski, nie? Potrzebuję lasu. Wydaje mi się, gościu, że tu masz bardzo dużo lasu. A tak, tak bardzo. Dobra, wypuść. To już tam widzieliśmy. I jeszcze jednego potrzebujemy. Kolego! Ostatnia twoja szansa, żebyś więcej niż jedno jajo dobre zrobił, wiesz? Dobra, wyszedł. Piszczy, piszczy, wow. Powinno być git. Idź tam, szukaj kolegi czy coś. A jak on, ale nie, on ma łapki mimo wszystko pod tymi skrzydłami, ta? Ta, on ma łapki, bo ja się zastanawiam, skoro on jest mięsożercą, to jak on łapie, kurde, te ofiary takie wielkie, jak te kozy. No nóżkami ostatecznie skoczy, nóżkami cyk, po sprawie, ale no, łapki ma. Samotny, no był tu kolega gdzieś. Zaraz dostaniecie kolejnego. Wybierz jaje, znowu tylko jedno.
No, to przypisz naukowców. To ty i ty. I rozpocznij badanie. Cyki po sprawie. Dobra. Choroba. O nie, to trzeba zdezynfekować, tak? Zainfekować. Najgorszy syf w tej grze. Najgorsiejszy. Dodaj zadanie. Tu. Dezynfekcja. Now. I teraz jak to było, nie? Ciebie muszę wybrać, dodać zadanie. I skanowanie medyczne musimy przeprowadzić. Ten trzeci chyba nie jest chory. Tyle dobrego. Dobra. Wypuść. Pojawił się ostatni. Piękny, potężny, już idzie nowy dzień. Robi się jasno. Zarażenie chorobą. Tyngoryjce. Choroba, zainfekowane podanie. To ja wiem. To ja pamiętam. Rozpocznij badania. Some of my operatives managed to obtain dinosaurs from Isla Nublar, and now I think it's the right time to bring them here. We can accommodate them, right? Because I really don't want to let this opportunity pass us by. O, ankylozaury, stygimolochy, apatozaury, taha, muszę nowy wybieg zrobić mimo wszystko. Gdzieś tu może. Mogę trochę dalej zrobić, komu to przeszkadza. Tutaj taki większy. Nie pamiętam, czy te trzy mogą być ze sobą. Najwyżej wywalimy później. Brak zasilania. Tak, to ja wiem. A, bo tutaj źle zrobiłem. To źle wyburzyłem. Nie o to mi chodziło zupełnie. Ale okej. Nie. Mamy coś takiego. Dobra, powinno teraz już śmigać. No i oczywiście brama w tym miejscu. I teraz musimy tamtych frajerów wyleczyć. Dodaj zadanie. I ty, przyjacielu, tu cyk. Tu klik. Tylko te dwa są chore. Dobra, to tam gościu ich wystrzela i wyleczy. Który to? Ten tu. Jedzie. Wystrzelać i wyleczyć. No dobra, no to ja muszę zrobić nowe tam centrum. Tu mogę zrobić. To no w sumie mogę tu połączyć, o. I tak się będzie połączone tutaj, wszystko będzie śmigało jak należy. Będzie prąd. Będzie radość i nawet im mogę zrobić osobny przetransportuj tu. Dobra, chociaż tam jeszcze się płot nie zrobił do końca, no ale powinien zaraz się pojawić. Nie będzie problemu, nie. Reagowanie. Tu zrobimy. I od razu połączymy tutaj drogę. Szybciej. Budować, bo uciekną i co wtedy zrobimy? Lecą sobie słodziaki. Żółwi ninja. No, zobaczymy, co oni tam potrzebują do szczęścia. Tutaj już prąd jest, więc wszystko śmiga. Będzie zespół reagowania. Powiedzmy, że oni będą przypisani jakby do tego punktu. Dodaj zadanie. Tu, dobra. Chyba mógłbym z nimi być, prawda? Brak owoców nisko nad ziemią. Owoce, tak? Owoce nisko.
Trochę ten las możemy przerobić. Pojazd zagrożony, nic nowego. To jest naprawdę nic nowego dla mnie. Dobra. A raczej będzie git teraz. A liście jeszcze nie... A nie owoce? Mi się pomyliło, czy by... A owoc, tak, ale jeszcze liście nisko. No dobra. Kurde, te mogą być problematyczne. Ale damy ich tam tutaj, jakoś z tej strony. Jeśli tam nas pomujemy, żeby się pojawiły. Dobra, pojawiły się. Liście nisko, tak? Liście nisko. Dobra, dobra. Jest git, spokojnie. Nie panikujemy. Potrzebuje lasu. No to tam macie, ogarniecie swoje, prawda, potrzeby. Potrzebuje lasu. Jest tu pełno, ogarniecie swoje potrzeby. Możecie się przenieść bardziej na tę stronę, ona jest bardziej zalesiona. I powinno być git. Te maluchy, samotny. Spokojnie, zaraz będziesz miał kolegów, tym się nie musisz przejmować. Zwiększymy lekko prędkość. Dobra, słodziaki tutaj sobie przyszły, potrzebuje lasu. Nie już chory, ledwo się pojawił. This is what I was afraid of. There is a disease spreading through our population. This is what happens when you push too far. We'd better start researching a cure and do it like yesterday. Do what you have to and do it quickly. We could have a full-scale disaster on our hands if we're not careful. Na razie tu są dwa chore, ale trzeci jest jeszcze tutaj chory. Co za frajery, no dobra. Staramy się to wyeliminować. Może zrobię jeszcze jednego weterynarza? Na razie trzy są chore, nie wiem, czy to się będzie rozprzestrzeniał. No oni przejeżdżają sobie przez te bariery, to co to za bariera, jak ona nie istnieje? Zióps. Zarażenie chorobą. Nieznane podłoże. A, gruźlica, no to niezła choroba. Gruźlica, poprosimy o leczenie na gruźlicę. Dobra, rozpocznij badanie, dziękuję. Trzeba to wyleczyć jak najszybciej. Cztery dinozaury już są chore. Podaj leki, podaj leki. Podaj leki, podaj leki. Jeździć i leczyć. O nie, już pięciu. Mogę to usunąć? No tak nie widzę, żebym mógł to usunąć. No jeździ i tam leczy. Tylko, że on już teraz jedzie tam. No nic, to trochę się najeździ kolega. Ale pięciu dinozaurów jest chorych. Pięciu dinozaurów, tak. Paliwo się kończy. To też nie za dobrze. Teraz chłop stanie i będzie dupa. No właśnie, uzupełnij. Ziups, zapomniałem, że ja muszę ręcznie to robić. Nie powinno być z automatu? Nie, tu trzeba. Ale tak, 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 tak. Ta gra to jest klikanka. Alright. Następne badanie, szczepionka na gruźlicę. No tak, no to mamy, to ja wiem. Badanie zakończone. Dodaj zadanie, tu jeszcze coś jest. Tu jest kolega do leczenia. O nie. Tak, nie no dobra, muszę zrobić drugiego, bo tak głupio wygląda. Jak on tak jeździ między tym wszystkim. A tylko roślinożerne są chore, kurde. A, tu nie zrobiłem nikogo, tak? Tu nikt nie sprawdza? No tu nikt nie sprawdza w sumie, co się dzieje. Dodaj zadanie. Może one też są chore, a ja nie wiem. Bo tu nikt nie jest przypisany, nikt nie sprawdza tych dinusiów. Dodaj zadanie. No tak leczymy sobie. Raz tak, raz siak, prawda? Dobra, wy się już od teraz zajmujecie tylko i wyłącznie tymi tu dinozaurami. Trzeba je wyleczyć, zanim nam umrą. Już mamy 7 chorych dinozaurów. Pojazd zagrożony. Uwaga tam, spokojnie.
Dobra, on strzela ze strzykawek. Muszę wyeliminować w jednym miejscu. Podaj zadanie. No tu kolega jest jeszcze. Podaj leki. A teraz ten drugi. Bo ty masz w dwóch miejscach podać leki, a tu jest jeszcze trzeci. I tyle. Na ten moment. Już tylko tu są chore, dobra. Sytuacja będzie opanowana. Ja się znam. Ja wiem, co ja robię. Proszę się mną nie przejmować. Siup, zrobione. Opanowano, no. Gruźlica opanowana. O kurde, gigantozaury mamy wypuścić. No dobra. We are really getting somewhere. This is the biosyn I'd always envisioned. I'm pleased to report that our biodiversity is solid. The facility can support a range of animals. That means all of our... well, biosyns, dinosaurs, are in play. We could not be in a better position. But... to szukamy. We need to think... think about what? Don't we owe it to the world to bring more to the table? Every new species presents biosyn with new possibilities. Medicine, materials, mathematics. We are just scratching the surface. But I am an impatient man. I want to show the world our full potential, and I want to do so now. That is the only way we destroy InGen. I want them to be a distant memory. Right now, I want more species. As fast as you can make them. Don't pepper me with excuses on why not. I need ways to make this a reality. With all due respect, there is a risk to everything we do. The more species we bring back, the more complex of a biosphere we have to manage. We can only push so far. Hmm. When you think you have pushed as far as you can go, push harder. This genie is not going push back harder. Dobra, to muszę chyba, podejrzewam, kolejny poziom tych pierdół zrobić, a to oznacza, że potrzebuję więcej pracowników. A nie, to jest poza. A w sumie jak tak zrobię? Bo to jest tu na zielono. Jak zrobię tu, to powinno mieć prąd i powinno dać prąd na te dwie rzeczy. Tak, dobra. To niby dało. Okej. Okay. No to w każdym razie kolejne ogrodzenie jest nam potrzebne do szczęścia. Mi się wydaje przynajmniej. I czekajcie, to jest połączone? Jest połączone, tak? Mam nadzieję, że jest. To tutaj na pewno będzie jakiś jeden dinuś. Czy muszę więcej pracowników zatrudnić? Ale no ostatecznie jak ja mam zatrudniać pracowników? Co ja mam więcej placówek stawiać? Co mi tutaj daje pracowników? Bo ja w sumie nawet nie wiem. Dobra, czekajcie. Nie, pozbądźmy się wody. Z tego miejsca. Bo tu się nam nie przyda, bo tu stawiam budynki. Tutaj kolejną placówkę postawimy. I ona będzie szła tędy, jeśli chodzi o drogę. O, coś takiego. No bo ja chciałem, wiecie, odblokować kolejny poziom, bo jak idziemy tutaj w centrum ekspedycyjne, kopalnia bursztynu i chcę trzeci poziom, to mi mówią, zatrudnij 100 pracowników swoim, bo ja chciałem 59, a miałem 63 nagle, że pracownicy mi odchodzą. Czy to chodzi też o placówki badawcze? Że oni muszą wszystko widzieć? Tam to połączymy na przykład. No bo mam, to jest tylko schron ratunkowy. No tu ostatecznie nic nie mam. Tam to mogę połączyć jeszcze. I tutaj jakoś jeszcze by się dało.
Tylko, że to trzy mogą być, tak? Zablokowane? A, bo to się nie mogą prze... A, nie mogą się prze... przewalać, te hiperpo nie mogą się łączyć. Czy to jakkolwiek wpływa na to? Nie wiem, mówiąc szczerze. Pokaż kopalnię, chcę trzeci poziom. O, mogę już, dobra. Czyli tam to też wpływa, okej. To tutaj ta dwójeczka, rozpocznij badanie. I będziemy szukać kolejnych dinusiów. Dreadnoughtus, Terizinozaur i Gigantozaur. No to załóżmy, że Gigantozaura... Ale za dużo jest tu lasów. Wkurza mnie już ten las, mówiąc całkiem szczerze, wiecie? Nic nie widzę. Nic nie widzę, nie wiem co się dzieje. Nie wiem gdzie mam zagrody, gdzie nie mam zagród. Tu chyba zrobiłem zagrodę. Przerzedzę ten las. To jest aż wstyd, że tego lasu tu jest. Chociaż no to hajs się też traci. Więc to będzie jeden wybieg. Bo dokąd ja mogę budować? Aż dotąd. No okej. Uznajmy, że tu będzie drugi wybieg. No tutaj po jednym, no to tam aż tak dużo nie muszę mieć miejsca te dinusie. Chyba jest połączone. Szczerze słabo widać przez to, że to jest o, niewidzialne. Fajnie, że niewidzialne, ale kurde, kupę widać wielką. No i na przykład, a bo ja muszę jeszcze to połączyć. Tam to połączymy sobie. Dobra, to będą dwa wybiegi. Badanie zrobione chyba, tak? Trzeci poziom. T-Rexa nie potrzebuję. A, bo tu są jeszcze jakieś do zbadania. Zbadaj, aby odblokować. Co ja tam jeszcze mam zbadać, przepraszam. A! Pewnie tu muszę zbadać. Jakby tu. Tak, tutaj muszę zbadać. No okej, okay. Nie pomyślałem o tym. U, tu aż 12 tego. Dobra, rozpocznij badanie. A, to oni mają osobne... no osobne badania, jakby osobne technologie. No spoko. Przeżyjemy. To się buduje, to raczej da nam prąd jak powstanie. Raczej, to jest dobre określenie i powinno być miło i przyjemnie. Tak, jest już prąd. Ścieżek nie, jeszcze jeden wybieg chciałem. Tu, no to ostatni tu by musiał być. Tutaj jakiś taki trzaśniemy. Żeby też tam było jakieś przejście na wszelki wypadek. Chyba jest. Chyba będzie śmigać. Chyba będą trzy wybiegi. No oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że będziecie piszczeć. Więc niestety, ale jeszcze te budynki muszę jakoś połączyć. W sensie no, muszę wylęgarnię porobić. Będę musiał to połączyć. Drogą. Co może troszkę być problematyczne. Tam postawimy. I tu jest ten trzeci. Może tu się uda. Następne badania. Co tutaj? No tak, drogi nie ma. Oho, już się zaczyna. No. Już się zaczyna moja ulubiona rzecz. Choróbska. Dobra, dwa są połączone. Gdzie mamy chorobę? Tutaj. To ja tutaj tyle tych nastawiałem placówek, że powinno być git. Powinni to zaraz zbadać i powinno być już spokój. Miłość, radość, pieniądze. I inne takie. A dziwne dróżki, ale są, prawda? Jakbym chciał kolejnego kolegę sobie odblokować,
To muszę szkolenia przejść. Okej. Okay. Zrozumiałem aluzję. Pokaż naukowców. Ty tam sobie odpocznij. Wyszkol. A, to ja jeszcze muszę badanie zrobić, tak? No dobra. To w logistyce. To ty i ty. Rozpocznij badanie. Siups. I się robi. Czyli rozumiem, że nic ciekawego. Niezaspokojone potrzeby. Dinozaur zachorował z powodu niezaspokojonych potrzeb. Co za gruba bulwa. Na co on zachorował? W takim sensie jakby... Zatrucie, ale jak? Choroba terytorialna. A, albo wy w ogóle liści wysoko nie macie. Przepraszam. Zapomniałem o was pod tym względem. Liście wysoko. Dobra, będzie troszkę lepiej teraz. Może się nie przyjmować. Wraca do zdrowia. No i git. Co ja robiłem? Co ja robiłem? Co ja robiłem? Kto pamięta? Ja chciałem sprawdzić, czy już mogę... A, te nowe dinusie... tutaj są, ale to niestety personel jest zajęty, więc teraz nic z tym nie zrobię. A, te są roślinożerne, ale to mogą siedzieć osobno raczej też. Znaczy, no dobra, no nie wiem. Jednego zrobiłem, to może... Ale tam pójdzie sam siedzieć też, raczej nie będzie mu przykro, że jest sam. Raczej. Znaczy, no nie wiem, mam nadzieję. Wszystkie jego choroby zostały usunięte z parku. No i to jest bardzo dobra informacja, biczki. Najlepsza na świecie informacja jest taka, że jest git, że działa, śmiga i w ogóle. No i im większą prędkość gry, to od razu pójdzie szybciej. Rozwój personelu robiony. Powrót do zdrowia naukowca robiony. Ach, czyli na razie szkolenie nam potrzebne większe. Ale to możemy wysłać już na te dreadnoughty. Czy tam cokolwiek. Pokaż kopalnię. To. Co ja tam potrzebuję? 8 w logistyce. Rozpocznij badanie. Siups. I zaraz rozwój personelu wejdzie. I o czego nam brakowało? Jak chciałem tutaj badać kolejny poziom. Okej. Okay. Czyli tego nam brakuje. O to wyszkol, byczku. Jeszcze nie? Jakim cudem ja jeszcze cię nie mogę wyszkolić? Co ty tam pierdzielisz, gościu? No ciebie mogę wyszkolić. W genetykę pójdziesz, potwierdź. Ciebie też mogę wyszkolić. W genetykę i w logistykę troszeczkę, dobra. Tu nie ma, a bo nie mam zadania, okej. Okay. A ten potrzebuje jeszcze wyższego, on jest lepszy, tutaj lepszy poziom ma. To na razie niech sobie odpocznie w takim razie. Dobra, czyli ci szukają, ci odpoczywają, ci tam się szkolą. Znaczy szkolenie to już jest błyskawiczne jakby. Ale raczej nam brakuje niestety. I to dość dużo, ale to dlatego, że chyba tam główny, ten co ma najwięcej w tym jest na ekspedycji. Więc jak on wróci, to już to będzie tam było 7-5, no to jakoś tam dopchamy. Tylko, że jest, bo to jest problem, że to jest limit naukowców, nie? Nie możemy wszystkich tam wepchnąć, bo wtedy to już by dało radę, a tak to jest trochę dupka pod tym względem. No ale dobra, no to po prostu sobie grzecznie czekamy. Popatrzmy może, co tam u naszych dinusiów. No tutaj chłop prawie wjechał dinozaura, ledwo się wycofał. Tak, to wszystkie są zadowolone. Wszystko tutaj im się podoba. Będzie pite? Nie, nie będzie pite. Aż ten jak go goni, kurde. Powrót do zdrowia naukowca, spoko. Zaraz wrócą też z ekspedycji. I wtedy zobaczymy. Czyli no dobra. Mówiłem, że będzie wieża, nie? No to nie powstała tu wieża. Powstało takie o, byle co. Jakiś kurde stadion. Dobra. Jak ja bym chciał teraz powiedzieć wam, że musimy zrobić
to badanie, to powiecie, że możemy, tak? 8, no to tak, na pewno ty musisz iść, na pewno ty musisz iść i jeszcze 6. To ty i ty na przykład. Albo inaczej, ty i ty, bo jesteś szybkie badanie masz. Rozpocznij. Dobra, leci. Czyli mamy to, to musimy wyjść z kamieliny. Pojawiły się, no to sprzedaj. Tak, od razu teraz to leci. Ale to ma długaśną szyję, nie? 30%, tylko jedno się zmieści, no dobra. Przypisz naukowców. Ale czy w sumie, czy ja, przepraszam, nie miałem już jakiegoś gniazda tutaj? Pewnie, że mam. Wydajność wydobywania może sobie wrzućmy. A tutaj poprawione wydobycie. Czemu ja kurde odblokowuję rzeczy, a później tego nie robię, to nie wiem. Tutaj nie mamy gniazd. Mamy puste gniazda. Tutaj już tam coś wrzuciliśmy, ta wydajność większą. Tu mamy jedno ulepszenie, szybkość siups może być 10%. Tutaj mamy 0. No dobra. Ewentualnie czy tutaj coś mamy ciekawego? Nie, tutaj mamy 0. Dobra. To chyba tyle i ewentualnie jeszcze wylęgarnie, ale też mamy 0. Dobra, ukończono z kamieliny. Pokażcie mi tu więcej. No teraz to się więcej zmieści. Przypisz naukowców. Trójeczka, no to może być ktokolwiek. Dobra. Pokaż kopalnię. Velociraptor. O, jest. A to też jest roślinożerny. Aha. No okej, okay. No to... To akurat miło. Rozpocznij. Lecicie z tym macikiem w takim razie. A my sobie, no ale tak czy siak, każdy sobie pójdzie do swojego wybiegu, nikt nie będzie pisał, wyżej później trzeba będzie coś jeszcze zrobić, no to tego się przyniesie tam, tego tu, tego siups, prawda, a może, nie, zobaczymy. Każdy będzie miał swoje zadanie, to też będzie inaczej. Tutaj paliwa brakuje. Uzupełni siups do końca. Dobra. Chociaż kuski widzę też się kończą, to siups do końca, kuski niechaj będą, niech się wszyscy cieszą. Dobra, powinno już śmigać w takim razie. 40 sekund do skamielin, ponad 3 minuty do innych skamielin, prawda? Czyli tutaj będzie ile? 60% na kolegę. Mam wypuścić, on nie musi być jakiś potężny. To mogę go wypuścić ostatecznie. Tu może mały wybieg, to tu go damy na przykład. 61%. A, nie mogę, bo personel jest zajęty, tak czy siak. Jeszcze 2 minuty. To może niech sobie odpoczną. Bo widzę, że ty już jesteś zmęczona, ty zaraz będziesz zmęczona. Dobra. A też będzie od razu lepiej szło. Czyli jeszcze, a żeby odblokować gigantozaura, czy, no przepraszam, bo zaraz będzie, o nie, jest gigantozaur. Bo to jest, kurde, jak on tam, giganotozaur, tak, giganotozaur. Ale tutaj jeszcze bardziej trzeba się zabawić w szkolenie. Nie, to jest infrastruktura. A, rozwój personelu 2. Rozwój personelu 3 trzeba zrobić jeszcze i możliwe, że 4 nawet. Centrum pracownicze. Przecież mamy. Ale tu jeszcze trzeba będzie pójść w takim razie. No dobra. W każdym razie spokojnie. My to zrobimy. To będzie działało. Na razie tu jest git w sumie. Ja tu wam nie postawiłem. Tu. I tu. I tutaj będzie jedno. Bo chyba ty nic nie robisz. W sensie jeden samochód do tych 3 będzie sobie jeździł. Dobra. I to też już będzie sobie śmigało jak najbardziej. Pyk. Ci już zrobili swoje. Zaraz też będzie piękny pyk. Piękny pyk. Dobra. Sprawdzamy z kamieliny.
Pterizinozaur. No to dobra, niech będzie. 42%, 51%, 58%. Gdzieś widzę bramy, nie zrobiłem, bo już krzyczą o brak dostępu. Rozpocznij. Ale to za chwilę, to na spokojnie. Nie tu, gdzie ja kurde wlazłem. Ulepszenia dodatkowego naukowca. Bardziej to bym chciał, personel zajęty. No zróbmy już to. Pani tam będzie później krzyczeć, że jest zmęczona. Dobra, a gdzie? Halo. Dalej krzyczą o to, że jest brak bramy, czy już gościu ogarnął życie? Chyba ogarnął już życie. Przynajmniej mam taką nadzieję. Jak nie, to już jego sprawa. Jak ja ostatecznie mówiłem, że tutaj tego długoszyjca bym wypuścił, nie? Przypisz naukowców. Cyk, cyk, a to wszyscy muszą. Dobra. No jest jedno jajo. Cokolwiek by z tego nie wyszło, to sobie to weźmiemy, prawda? Nawet jak tam wyjdzie jakiś dziwny chłop. Tu będzie długoszyjec, tu walniemy tego małego, a gigantozaura tutaj trześniemy. Rozumiem, że no, wszyscy mają takie same ogrodzenia, nieważne czy roślinożerne, czy mięsożerca mały, duży. Nie ma to żadnego znaczenia, się okazuje. A tu poprosimy o więcej paliwa i więcej tego. Dobra. Wszystko śmiga jak należy. Z kamieliny zrobione. Jeszcze możemy kolegę tutaj dopchać. Przypisz naukowców. Siups. I wszystko działa jak należy. Zaraz będą ulepszenia dodatkowego naukowca. To sobie kogoś potężnego byśmy mogli zatrudnić. A nie, to to. I? I? Dobra, ty sobie odpocznij. Ciebie mogę wyszkolić. Pójdziesz w genetykę. Potwierdź. Tyle w temacie. To co to za ulepszenia, kurde, naukowca? Może tu o to chodziło? Nie, no tutaj. Tak, tak, Luther nie czyta. O, o, o. Gdzie nie możecie znaleźć trasy? Tam? Nie zrobiłem tam bramy? Czy brama jest w wodzie? Przejechaliście, co pierdzielicie? Co pierdzielą za głupoty, nie? Dobra, w każdym razie, jak tam jajo? Potrzebujący i krótko żyjący. Kurde, no trudno, ale personel na razie jest zajęty, więc nic z tym nie zrobimy. Więc musimy sobie grzecznie poczekać. Z kamieliny to tam ulepszą tamtego malucha. I mówiliśmy, że on tutaj przyjdzie, nie? To tak też zrobimy. Ten wrócił do zdrowia, tu zrobione. To tu chcemy. Niewystarczający genom? To musimy mieć 100%, żeby go wyciupać? O kurde, to dziwne. To my nawet 100% nie zrobimy. To ja muszę kogoś wysłać, żeby go tam dalej szukał. O ile to jest w ogóle możliwe. No to już jest zrobione. Tu mamy T-Rexa. Czekajcie, na tych wyższych poziomach już nie było nic takiego, nie? Tylko ten długoszyjec był, widziałem przed sekundą. No mogę tak popatrzeć na szybko, ale... Alozaury, apatozaury... Pompsognaty... No chyba czwarty poziom będzie potrzebny, ale tu zaraz będą piszczeć, że... O, 150 pracowników trzeba. Okej. Okay. Zaraz to zrobimy. Tak, tu musi być w takim razie. Będzie jedno połączone. Drugie tu możemy połączyć. I trzecie załóżmy dajmy tu. I to tam możemy połączyć. O.
Dobra, no to jest wszystko, co mogę na ten moment zrobić. Aha, i jeśli chodziło o badania, to ja tego nie zrobię, bo limit naukowców mi nie pozwala. Czyli musimy albo ich bardziej wyszkolić, albo sobie zatrudnić kogoś lepszego. Czyli musimy szkolić, a to oznacza, że musimy zrobić... i tu mi też limit naukowców na to nie pozwala. Ja będę musiał zatrudnić, bo muszę 16 w logistyce na 4 osobach. To rzeczywiście jest problem. No... ktoś musi w logistykę sobie pójść jeszcze. Zobaczymy, czy ktoś może jeszcze się wyszkolić w logistyce. Tu już wymagane badanie. Tu ciebie wyszkolimy w logistyce w takim razie. I tam ci damy dobrobyt. Dobra, to teraz już chyba będzie git. Żebyśmy mogli odblokować lepsze badanie. 5, 4, 4, 4. Dobra. Rozpocznij. To śmiga. To działa. To tyle dobrego. No później zobaczymy, ile mam tam pracowników, bo tutaj to się chyba... się coś dowiemy? Szczegóły obiektu. Potencjalni pracownicy 106. Kara za różnorodność gatunków, całkowita ocena aktu, widoczne dinozaury, cel gatunkowy. Nie ma rudzić, tylko przychodzić, kurde, do roboty tutaj. Tu jest dużo fajnych dinozaurów do oglądania. Proszę nie pierdzielić. Już to dokończę. A, nawet nie dokończę. Żeby tu się limit nam nie robił niepotrzebny. W każdym razie niech robią swoje. Znaczy musimy rozwinąć personel. Wtedy jak rozwiniemy personel, to musimy zrobić tak, żeby oni mogli odblokować kolejne badanie. Znaczy, że musimy... Mam nadzieję, że starczy to jeden poziom tego tam wyszkolenia, bo tam jeszcze jest jeszcze jeden. Zaraz się dowiemy, jak to będzie się prezentowało. Bo jak dinusie, wszystko git, potrzebuje lasu. No jakbyś poszedł tam troszkę dalej, to byś miał las, gościu. Aż tak źle tutaj z lasem nie jest. Chociaż no, niby krzyczy, że mało lasu. Później wyżej was przeniosę, jakby bardzo trzeba było. No tutaj jeszcze tego mogę wypuścić, ale to nie teraz. Personel jest zajęty, skamieliny zrobione. Tutaj ten badanie musi wejść tak czy siak. Czy oni są w stanie? Czy jest limit naukowców 3? Ja mogę nie dać rady w sumie. Bo ja w tym dobrobycie to mam mało. 4, no tak, ja muszę jeszcze ich wyszkolić w dobrobycie też. Dobre życie w dobrobycie. Tak z 2, znaczy 12 tam potrzebujemy na dobrobyt. Postaramy się to uczynić zaraz. Dobra. To jest zrobione. Wyszkolimy ciebie w dobrobycie. Już mamy 6, 4, to jestem w stanie już to zrobić. Ciebie mogę wyszkolić jeszcze bardziej w genetyce. I uznajmy, że po jednym... A, nie, ty miałeś tylko 2 punkty. To ty będziesz genetyka. Ciebie wyszkolimy... No tak tutaj porówno, no tak porówno w miarę. Tyle o ile, prawda? Ciebie wyszkolimy w genetyce i w dobrobycie potwierdź. Dobra, na razie to tyle. Wybierz jaja. No ten potrzebujący będzie musiał nam tutaj przyjść. 6, 5 i 1 na przykład. Rozpocznij. 4 minuty, masakra. Czyli upewnię się tylko. No tego nie zrobię, bo on potrzebuje więcej niż 81%. Czyżby 100% potrzebował? Nie wiem. Zobaczymy, co tu z tego wyjdzie. Ale no więcej go nie widziałem. A żeby odblokować kolejny poziom, to potrzebujemy 150 pracowników w obiekcie. Okej. Okay. A żeby mieć 150 pracowników w obiekcie, to byśmy, no to może jak wyjdzie ten długo szyjec, to przyjdą, bo się zainteresują, nie? No bo to jest trochę jak z gośćmi, że się tam coś dzieje.
My tutaj nic nie stawiamy, żadnych innych budynków, które zwiększają atrakcyjność. Tutaj chodzi tylko o to, jakie są rodzaje dinusiów wypuszczone. Różnorodność gatunkowa, ile widać, a ile nie widać. No ale staram się tak zrobić, żeby wszystkie było widać na tyle, na ile jest to możliwe, nie? Jeszcze 2 minuty, no ale dobra, mamy maksymalną prędkość. Ewentualnie jeszcze zrobię jeden wybieg i tam wpuszczę jakieś głupoty. Po prostu, żeby były, nie? No, tu mogę spróbować jeszcze zrobić jeden wybieg na jakieś właśnie głupotki. Już takie nam znane. Zresztą jak właśnie są znane, to ostatecznie po co? Znaczy jak już coś mamy... No tak trochę dziwnie, ale jest. To się liczy, prawda? No i tak, tutaj zasilania nie ma... No może jak tak zrobię... Nie, bo ja bym musiał tu zbudować. Ja bym musiał tu zbudować... I wtedy tu zbudować. Może coś z tego wyjdzie. Dobra, no to kolegę tutaj sobie wypuszczamy. Kolega duży wychodzi. O ile się zmieści. Tam coś przejeżdżało obok. Długie to. No, tośmy dużo tutaj zobaczyli, nie? Brak błonnika wysoko nad ziemią. Już to robię, byczku. Las rośnie, owoce i błonnik wysoko i woda. Serio? Tutaj nie mają wody? Trochę przyps. On jest tu? Tak, on jest tu. Dobra, to wodę dam ci tutaj, bo akurat była jakaś dziurka. I błonnik chciałeś, tak? Błonnik wysoko. O, to będzie błonnik wysoko. I co on tam jeszcze chciał? Kaj, on jest, kurde, nie widzę go, tu jest. Błonnik wysoko i las. I owoc wysoko. Las to on raczej ogarnie. Błonnik wysoko, owoc wysoko, tak? Miał być owoc wysoko? Może zamienimy sam błonnik na błonnik plus owoc. I to powinno być git. Mam nadzieję, że to powinno być git. 118 pracowników. No tam kilku przyszło do pomocy jakby. No ten się tutaj powinien cieszyć. Błonnik wysoko, las. No jak ogarnie to całe, tym chyba starczy, nie? Populacja 1. No jednego mogę jeszcze tam trzasnąć mu. Szkoda, że on już jest, ma więcej procent jakby. O, spocznij. A tam widzę kilka osób musi odpocząć. Ty sobie odpocznij i ty sobie odpocznij. Dobra. No ten las mu lekko rośnie, no tutaj jeszcze ma drzewa, ale rzeczywiście może mu nie wystarczyć tego miejsca i bym musiał mu powiększyć wybieg. No jestem w stanie, to nie jest jakiś problem wielki. Coś takiego, mu całkowicie przy granicy mapy powiększymy ten wybieg. Krzywo bo krzywo, ale jest, proszę nie narzekać, ok? Kolega na pewno nie będzie narzekał. No, a jak to się zrobi, to wtedy to usuniemy i on będzie miał jeszcze tę część. Tak jak szczególnie jak drugi kolega przyjdzie, no to już w ogóle powinno być git. Tylko, że jak to się przesunie, to i wypadałoby to ze sobą połączyć. No 121 pracowników teraz mamy. Zwiększymy trochę prędkość, żeby to wszystko tam śmigało jak należy. Jak tam kolego? Komfort mu rośnie, potrzeba lasu. Obszar. O, dobra, był za mały, ale nie, już jest ok, ale powiększymy mu. Miał wszystko, bo ten las, bardziej problemem jest las, mi się wydaje. Ja tu zrobię, tak, jest gościu, tam przyjeżdża.
Dobra, naukowcy powrócili do zdrowia. Tych tu możemy jeszcze wypuścić. Znaczy no, na razie to jaja. Ale jest potrzebujący. No tam dominacja, ale chyba nie będą ze sobą ten jest, nie? Mam nadzieję, że nie. Pojazd zagrożony, nic nowego. Czy płot się zrobił? Pojedyncze usuwanie bym prosił. Teraz powiedzą, dinozaur na wolności. Brak zasilania? A, dobra. Nieważne. Już wszystko powinno śmigać. Ktoś widzi tego dinozaura? Tu jest, dobra. Pije sobie chyba, czy tam, nie wiem, je. Potrzebuje lasu. Gościu, ogarniesz to, naprawdę. Masz tutaj dużo miejsca. Powiększyłem ci to wszystko. Powinno być super. Bardziej mi powiedzcie, co mam zrobić, żeby 150 pracowników dowalić. Cel gatunkowy, 9 na 10. W sensie muszę mieć 10 różnych gatunków, żeby zaliczyło cel gatunkowy i zwiększyło ilość pracowników jakby czy coś. To ja mogę na wszelki wielki walnąć coś, czego nie mam tutaj na przykład. Czego ja tu jeszcze nie mam? No tych nie mam. I tych nie mam. Ale to już może te bardziej walniemy. Żeby były, nie? Dobra, to tam krótko. A będą przynajmniej jakieś dodatkowe dinusie. Tutaj im się zrobi wszystko, żeby im się podobało. Ewentualnie no, może tu przenieść je. To w sumie tu mogę je przenieść. Wybierz jaja. Mogą być trzy. Przypisz naukowców. Albo musimy mieć cztery. To trochę przyps. To ta dwójka musi to zrobić. Tam pojazd zagrożony, to wiecie. To jest problem zerowy. Odpocznij. Reszta się zajmuje inkubacją. Gigantozaura to chyba jeszcze nie widziałem w ogóle. No, opinowy, raczej na tym czwartym poziomie tej kopalni będzie cholernej. Ale on te potrzebuje o wiele więcej pracowników. Żeby w ogóle to było możliwe. Powrót do zdrowia, pojazd zagrożony. Ja na to nie zwracam uwagi, nie? Przenieść helikopter. Zaryzykuję i walnę je do tych długoszyjców. Na razie jeden długoszyjec jest, ale będzie ich więcej. To są zwykłe dinusie, to wiecie jak wyglądają, to tam nie ma co się tentegować, nie? Piu, 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 piu i lecą sobie do góry. I wszyscy są zadowoleni. Długoszyjec zaraz się pojawi. Tam jakiś pracownik sobie odpoczął. Dobra, wypuść go tutaj. O, ale wychodzi, tu helikoptery nad nim lecą, tylko ich nie widzimy akurat, ale one lecą. One tam są, moi drodzy. Wszyscy wiedzą. Tyrym, tyrym. Fajnie, jak zasłania drzewo wszystko. On coś do nas mówił, jak mi się wydaje. Tylko co to mogło być? No nic, dobra, kolega jest. No i nam wzrosło trochę pracowników. 138 mamy, jeszcze 12 i odblokujemy. W badaniach raczej nic nie ma, co by nam pomogło na atrakcyjność, nie? No tutaj brak. Chociaż no to mogę zrobić. Już żeby było. 24 w genetyce. Dobra. Rozpocznij. Już sobie odblokujemy wszystko, co tam jest potrzebne do szukania. No to powinni się tutaj już cieszyć. Cel gatunkowy 10 na 10. Ocena 56%. No trochę tutaj nam skoczyło ciup ciup. Zatwierdzenia. Potencjał. Chciałbym zwiększyć ten potencjał. Potrzebuję 150. Też teraz i tak na razie przez 5 minut nic innego nie wybadam. Zobaczymy. Popatrzę na to, czy to będzie spadało, czy już tak totalnie. No, jeszcze rośnie. Powoli, bo powoli, ale jest. 140.
Czy za każdego dinusia, który się pojawia, mi rośnie o jedno? Nie. A, one potrzebują liści nisko. W ogóle tam nie ma liści nisko. Liście nisko. No dobra, no to chodźcie tu może. Tu wam dam liście nisko po tej części. Jak? Teraz będzie git? Są zadowolone. Dobra. 141. No to już też ładnie. Już niewiele brakuje. No to jest wszystko zależne już w tym momencie od tego, ha, czy widzą te dinozaury, bo mamy jednego jakiegoś nie widzą niby. Gallimima nie widzą. Bo to tutaj... Chociaż to powinni widzieć, moim zdaniem. Mogę wam trzasnąć osobne jeszcze. Po tej stronie. O, i tak to połączymy sobie. Powinno być git w tym momencie, no. Naprawdę już nie wiem, co tutaj im wymyślić jeszcze, żeby byli zadowoleni. Ale raczej gigantozaurów to my już nie znajdziemy na trzecim poziomie. To jest ukończone. To są apatozaury, alozaury, ankylozaury. Kompsognaty mogę tam jeszcze. Karnotaury. Nudy karnotaury, nie? Velociraptory, stegozaury. Tutaj nic nie widzę ciekawego ostatecznie. No, trzeba, nie powiem, mięsożerców trzasnąć, to tak jak z gośćmi, nie? O, mięsożerca, fajny, to będę tu oglądał, pracował i w ogóle. Ale już nie skończę z tymi gigantozaurami, bo na razie nie jestem w stanie nic wyszukać. A jak tam z tymi pracownikami, co są? No ci, co ty jesteś bez przydziału, odpocznij sobie. Powinno być git. To minuta, to minuta 40. Na 9 pracowników jakoś dopchać trzeba i wtedy odblokowujemy. Tu się paliwo kończy. Paliwo to tu się kończy, halo gro. Uzupełnij, wypełnij, czy jakkolwiek to tam się nazywa. Chyba tyle, nie? To wszystko inne powinno śmigać. Zaraz będą. No to tyle dobrego, że odblokowaliśmy wszystkie te badania, które są nam potrzebne, tak czy siak, jeśli chodzi o dinozaury. No i spadł mi jeden pracownik, kurde, świnia. Ale no szczerze wątpię, żebyśmy znaleźli gigantozaura na tym poziomie. Jest gigantozaur. To dziwne, że tamtych na te nie jestem w stanie dopchać do końca. Coś tam jest nie tak. Dobra, rozpocznij. To chociaż szukajcie tych gigantozaurów. A ty sobie odpocznij, kolego, i ty sobie odpocznij, koleżanko. Dobra. Bo to raczej nie jest kwestia w sumie nie wiem czego. A, bo wy nie jesteście połączeni, no tak. Bo ciekawiek bym nie chciał, no nie jestem w stanie. Niewystarczający genom. W każdym razie 81% to za mało. Dziwne. Bo nie została mi żadna skamieli, naprawdę nie jestem taki głupi, że... Nie, no to jest długoszyjec. To jest zupełnie co innego. Dziwne. No dobra, ale mamy gigantozaura chociaż. To może jak on przyjdzie, to wtedy skoczy nam ilość pracowników. Odblokujemy kolejny poziom tych kopalni bursztynów i tam będą te terinozaury. Nie, terizinozaury, o tak może. Coś w ten deseń. Dobra, to ukończono, ukończono. Gęsty wielgin brunatny, śmiga. Dobra. No to musimy sobie grzecznie 4 minuty poczekać, grając o najwyższej prędkości. Rozpoczęła się walka, o. Możemy popatrzeć sobie na walkę. Te się będą klepały jak zwykle i oczywiście zaraz któryś coś sobie połamie. Ja będę musiał tutaj wydać pieniądze, żeby ich uleczyć. A pewnie. Pracownicy powinni tu przychodzić i oglądać, jak się klepią. Wyciągać wnioski. Walka zakończona. Czyżby? Nic się złego nie stało? Zadowolony jest. No dobra, jak jest zadowolony, to ja mu nie będę nic gadał, nie?
Okej, okay, byczku, możesz być zadowolony. Wymaga kontroli stanu, ale to ten drugi, chyba ten trzeci jeszcze biegał w panice. No i przyszedł jeden pracownik dodatkowy, nie? I odszedł od razu. Co ci tam, byczku, co wam przeszkadza? Jest 10 na 10, jest 45 na 45. Nie wiem. Czy powinien, czy to tylko to daje? Pracownik lubiana przez kogoś jest lubiane. Czy ja coś mogę innego postawić, żeby przyszło im więcej pracowników, kurde? No centrum pracownicze? A może samo centrum pracownicze by wystarczyło? Ja tak się tutaj zastanawiam nad sensem życia. Myk, pyk, pyk, haczymy. Czy to centrum pracownicze cokolwiek nam da? Chyba nie. No ale jest. Teraz chyba właśnie mogę zatrudnić nowego naukowca. Może naukowcy ze sobą przynoszą jakiś tych... O, ten ma w dobrobyt dużo. Chodź tu, przyjacielu. Super jesteś. Kogo jeszcze byśmy chcieli? A niech ty będzie tam 5, 5, 5, 5. Zawsze coś. No ale nie, to nam w żaden sposób nie zwiększa ilość pracowników w obiekcie. To tylko te co się zwiększają i dinozaury, no. Czy to jak goście działa ostatecznie? A, zobaczymy ile tego gigantozaura nam procentowo wyjdzie z tych skamielin, które za niego dostaniemy. Uwaga. Tu 26, 37, 46, 56. Przypisz naukowców. Dobra. Troszkę go możemy wzmocnić, zanim go wypuścimy na przykład. Może to jakkolwiek nam pomoże w walce ze złem. Ten tryb dnia i noc, czy ja mogę go wyłączyć? Coś było chyba, nie? Ale ja nie wiem, czy to nie działa tylko w sandboxie. Wydaje mi się, że tylko w sandboxie można wyłączyć tryb dnia i nocy. Nie wydaje mi się, żeby był potrzebny w tej grze. Za mało widać nocą w tej grze, żeby przy tak zielonym, zalesionym terenie, żeby to jakkolwiek było przydatne. Whatever, cokolwiek. No dobra, minutka czekania, ja się napiję soczku, jeśli pozwolicie. Mam nadzieję, że tak. Jak nie, to napiszcie, że nie pozwalacie, ale to już będzie za późno. Za późno, bo wypiłem. Jak was zawiodłem, to bardzo mi przykro. Ale wasze zdanie się dla mnie nie liczy. Co? Kto to powiedział? Nie wiem, na pewno nie ja. Dobra, ale tak ogólnie to chyba... O, mamy gigantozaura. Was akurat miło i przyjemne. Czekajcie, teraz muszę się skupić. Tutaj mamy już dinusie. Gigantozaura chcieliśmy wypuścić tu. Chyba. Gigantozaurze, czy można cię wypuścić, jakbyśmy chcieli? Czy ty też potrzebujesz nie wiadomo ilu procent? Jestem ślepy, nie widzę go. Czemu jestem ślepy i go nie widzę? Tu jest. 56%. Znaczy ja chciałem... No dobra, zwiększmy mu genom wpierw może jeszcze trochę. Tak jak ostatecznie pierwotnie chciałem zrobić. Na tyle, na ile się da. Rozpocznij. No a cóż. No tego na te, to ja już tutaj naprawdę tego na te to widzę. No mogę go ściągnąć, no to na pewno przysporzy nam wielu pracowników, nie? Tu raczej przyjdą do niego. Skoro tutaj, nie no, Triceratops to nie był, nie ten na te. Wow, 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 co za dziwne dźwięki. Jak trzeba, to i T-Rexa możemy sobie wpuścić. Ja chciałem go wpuścić, T-Rexa chyba tu. Tak mi się wydaje. O ile jesteśmy w stanie tu jakoś połączyć to wszystko ze sobą drogą. Mam nadzieję. Dobra, niby śmiga. Ale teraz pytanie. Tam zaraz się okaże, że coś tam nie... Oj, spada nam coś. Powiększanie... A, rośnie. Nie wiem, czy powiększenie parku też wpływa na to? Cholera wie. A, tu nie postawiłem tego cosia. Już jest, już działa. Zarażenie chorobą, oczywiście. Zmniejszają prędkość. Gruźlica od razu weszła. Mhm. No dobrze, dobrze. My to ogarniemy.
Ty tu jesteś od leczenia gruźlicy, z tego co pamiętam. Zapraszamy, na razie tylko jeden jest chory. Ukończono wydobycie. To teraz, żeby znowu się nie pomylić, tu chciałem wypuścić, prawda? Gigantozaura, który ma 75%. Duży apetyt nietolerancyjny, to już się nie zmienia. Ta dwójka może się tym zająć. Dwa. Ale nie, to lepiej jednego wypuścić, tak czy siak. Znaczy jest potrzebne do zadania jeden, ale ogólnie H1. Dobra, gruźlica wyleczona. Jest miłość i radość. Przyjemność. A dekoracje jakiekolwiek by nam pomogły może? Czy to upiększanie parku jakkolwiek coś da na pracowników? Ciężko im powiedzieć. Może nie. Mogę tu jakieś dziwne rzeźby postawić, nie? Wchodzę i się zastanawiam, o co chodzi. Macie tu rzeźbę. Nikt nie wie, co ona przedstawia, ale istnieje. Cieszcie się, bo mogłaby nie istnieć. No dobra, gigantozaur wyjdzie i nie wskoczy do 150 pracowników, to ja już nie wiem, kto miałby się tutaj pojawić, żeby oni się ucieszyli. Tutaj gigantozaura wypuszczamy, nie? Uwaga. Wybierz jaja. Dobra, jedno jest. Nie ma żadnych problemów. To wy możecie we dwójkę to zrobić. O kurde, 7 minut. Ja pierdzielę. To jest dopiero czekanie. A jak tam moje długoszyjce sobie tutaj radzą? Widzimy pięknego długoszyjca. Zadowolony. Komfort 95%. Mogłoby być 100%, ale na 95% nie będę narzekał. Piję sobie ze swoją długaśną szyjką, prawda? Piękną, żylastą. I raczej tam z tymi kolegami, co tu gdzieś byli, to sobie... Myślałem, że to są dinozaury, niestety nie. No gdzieś tu coś powinno być. Tutaj biegnie kolega, ciup, ciup, ciup. Zadowolony jest. Widzi tego, raczej sobie nic z tym nie robią. Zakończyła się ekspedycja. A tak, bo ja sobie T-Rexa wymyśliłem teraz jeszcze, żeby ewentualnie zwiększyć tam zadowolenie pracowników, cokolwiek. Całe 36% będzie z niego, czy nie, czekajcie, ja mam 24% już, a chyba tak to działa. Dobra, ty tam możesz się tym zająć. Zobaczymy, czy jakkolwiek to nam coś zmieni. Kurde, ale 7 minut, żeby gigantozaura wypuścić. A później tylko siedzimy i szukamy jakiegoś jednego terirolirolirozaura, bo 81% to za mało, żeby był zadowolony. Gdzie ja go chciałem wypuścić? To mi przypomni. Tu chyba nikogo nie ma, co? Tak. Bo tu, tak. Tutaj będzie gigantozaur. Tutaj zrobiłem dla T-Rexa, ewentualnie, jeśli potrzeba. A tutaj miał być ten Tirariru. Chociaż Tirariru mógłby pójść sobie tu, ale no uznajmy, że na początku go wypuszczę osobno. A i tak, tutaj są dwie bramy zrobione. To ja nie wiem, co te frajery tam piszczały, że nie są w stanie wejść. Jak zwykle frajery. Odkryto nowy genom T-Rexa. Byśmy bardzo chcieli. Antyspołeczny, nietolerancyjny. Ja by się spodziewał. No nie wiem, czy jest sens, bo to jest dużo pieniędzy. Dobra, uznajmy, że poczekamy na gigantozaura. Gigantozaur nie załatwi sprawy, no to wtedy tego T-Rexa wypuścimy. Tak na wszelki wielki, powiedzmy, nie? Tutaj chłop jeździ, będzie robił zdjęcia, czy tam sprawdzał stan. Ogonem zaraz dostanie. Albo i nie. Jeszcze nie dostał. Czy on... No i się rozwalił. W dupę tamtemu wjechał. No co ty robisz? Czy... Ja nie wiem. Co za czopki, nie? Co za czopki. I je tam zostało. Minuta 20 do gigantozaura. Dobra. Grzecznie sobie czekamy. Co tu jeszcze możemy popatrzeć? No ludzie to ludzie. Nic ciekawego. Nikt nie gra w tę grę, żeby patrzeć się na ludzi, prawda? Tu możemy wrócić do naszych słodziaków, co potrzebują lasu, ale już nie chorują z tego powodu, że potrzebują lasu. 78% to nie tak tragicznie. Nie chce mi się ich przenosić, mówiąc szczerze, nigdzie indziej. Siedzą, są zadowoleni na tyle, żeby tam żyli bez problemu. Dobra, gigantozaura mamy. Plan był taki, żeby go wypuścić tu, prawda? Znaczy on tam już jest. Wypuść gigantozaura, trzeba mu dać kozę. W sumie jeszcze tego nie dałem.
Gigantozaura to każdy... Dobrze wiem, że on się nie nazywa gigantozaur. Przeżyjmy to wszyscy razem, prawda, że tak na niego mówię. Piękny. Piękny i potężny. Aj, teraz już mam dostępne badania, kurde. Czyli to nam już gigantozaur dał taką ilość pracowników. A jednak T-Rexy nie są potrzebne. Dobra. Poproszę w takim razie. Tutaj logistyka musi być większa. 5 i 4 na przykład. Rozpocznij. To ilu mam teraz pracowników? 155. A kurde, widzicie. I taki gigantozaur załatwił sprawę, tylko szybko, 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 bo ja mu kozy nie dałem. A on tu był, prawda? Chyba. Gigantożurze. You hear? Jest, jest tam, stoi sobie. Potrzebuje lasu, no wydaje mi się, że znajdziesz dużo lasu. A woda 2%, no bo żeś pola w tamtym kierunku, a woda jest tu, gościu. Wiem, że z tej strony jest barierka, ale tutaj masz wystarczająca ilość wody, moim zdaniem. No już, jak bardzo, bardzo chcesz, to ci dam troszkę więcej. No więcej nie potrzebujesz, moim zdaniem, niż tyle, co tu jest. Dobra, zwiększamy w takim razie. No i tego Terry Riri musimy tylko znaleźć w tym momencie i przynajmniej ta część misji będzie, będzie zrobiona. Kopalnia bursztynu. Została minutka. Masz tyle lasu, panie gigantozaurze, że naprawdę powinieneś być szczęśliwy z tego powodu. Gdziekolwiek jesteś, bo w sumie nie wiemy, gdzie jesteś. Za dużo drzew. Natura zasłania dostęp do ciebie. A, tu już jest, atakuje. Atakuje kózkę. Goni ją. Tutaj ją chyba zjada teraz. Nie, rzuca się. Jezus, co się dzieje? Nic nie widzę. Tutaj biegnie. Zastanawia się nad sensem życia chyba. Dobra, odblokowaliśmy kopalnię. Ostatni poziom, czyli czwarty. Jak tu nie będzie tego Tiruriru. Jest. Jest. Dobra, rozpocznij. Tiru Riru będzie znalezione. Tyle dobrego. Ile tam będą szukać? Pięć, to jest zaledwie 5 minut czekania. Klikanki. I tam nie krzyczycie, że wygląda jak gra mobilna, bo nie wygląda jak gra mobilna, ale gameplayowo to jest gra mobilna. I mi kurde nie powiecie, że nie. Widzą sobie, przejeżdżają przez bariery, kurde, frajery. Dinozaury tak patrzą na to i kurde, a my nie możemy przejść. Magia. Jak to działa? Co tam u naszego gigantozaura? Czemu ty biegasz z dala od kozy, no? Jesteś najedzony, mówisz? No niech ci będzie. Szukaj ofiary, dobrze, atakuj. Kurde, tyle drzew, że ja nie widzę, co się dzieje, no. Kościół. Szedł się napić chyba. Gulgulul. Gulgulgul. Zadowolony. O, o. I jeszcze ta noc. No dawaj, byczku, wyjdziesz. Nie chcesz wyjść. A szkoda. Byłoby zabawnie, jakbyś wyszedł. Terizinozaurze. Kiedy nam powstaniesz? Czyha, musi być 100% tego gościa, no bo to byłoby głupie. No 80 to już jest na tyle dużo, że skoro nie chcą, to musi być 100% raczej. A tutaj co? Bo tutaj nikt nie przyjeżdża. A, pracownik sobie jakiś tam stoi u góry. Tylko, że nie patrzy w kierunku dinozaurów. Może go nie interesują. Co on tam robi? O, teraz od nas się odwrócił. Dinozaury? A po co to komu? O, patrz! Ale ma, niby to pracownik, ale ma animację takiego gościa, który się zachwyca wszystkim. Takie, o, patrz, Helena, kurde, mam zawał. Dinozaura widzę. Dobra, w każdym razie. Gdzie te skamieliny? To musimy dopchać do końca. 90, 94, siups. I nie stać mnie naprawdę. Jednego mi brakuje. Chociaż... No, jednego mi brakuje. Ja walę. Czyli 3 minuty będziemy musieli tak trochę ponad czekać. Na... Dobrze. To lubię. Tu mamy te nasze maluchy, galimimy.
które są, były już w podstawce. Jak przyjeżdża ten gościu, oni tak, wow, uciekajmy. Stara przyjechała. No ale, hajsy rosną na szczęście, więc tym w ogóle się nie musimy w tej misji przejmować, w tej misji kampanii zwał jak zwał. Idziemy do przodu i robimy co trzeba i hajsy sobie idą do góry. To w tej teorii chaosu na pewno jest o wiele trudniejsze. Dobra, to jest ukończone. No ale musimy zrobić 100% zapewne. Tam przypiszmy kogokolwiek. Sprawdzę, ale obstawiam, że 99 to za mało. Gdzie go chciałem? Tu go chciałem zrobić, tego chłopka. Uwaga. No pewnie 99 za mało. Nie może być za szybko, lutelku. No. Kupiłeś DLC, to ty musisz się klikać. Żebyś se myślał, że ty se długo grosz, bo wydałeś pieniądze i musisz dużo grać, żeby uznać, że dobre DLC. A że gra polega na klikaniu i czekaniu, to inna kwestia. Tutaj sobie dwie panie chodzą. Nie wiem, co oglądają, bo tu akurat nic nie było. No tam coś jest. O, co to za pikselowe niebo i chmury? Co tu się odpierdzieliło? Tyfy? Aż dziwne. Dobra, sprawdzam. Na 99% tu go chciałem zrobić, to tu go będę robił. Jego hopka. 10 milionów chłop kosztuje, nie? Myk i pyk. Rozpocznij. 2 minuty czekania. Tylko po to, żeby tam powiedzieli, że żadne jaju dzisiaj nie nadaje. Lub coś w tym stylu. I wtedy będziemy płakać. Jak tam gigantozurze? Chodzisz sobie przy ścieżce. Bo tu się drzewo powaliło na ścieżkę. Wiecie, one tu było i my zrobiliśmy na tym ścieżkę tak naprawdę, ale to powinno się usunąć, no bo to tak wygląda, jakby teraz się przewaliło drzewo na tę ścieżkę. Chodzi gigantożur. Jest. No i ostatecznie wow, dodali widok z pierwszej osoby. Wow, teraz to samo mam tak na dobrą sprawę, jak przybliżę do samej ziemi, no. No jaka to jest, kurde, różnica, jaka? No, może leciutko niżej jestem i interfejsu nie widzę, ale ostatecznie to tak... Nie wiem. No jest fajnie, ale to tyle, że jest. Dobra. Gdzie to? Zgubiłem się. Gdzie te moje dinożury? Tu są dinożury. Wybierz jaja. Płachliwy, no oczywiście. Przypisz naukowca. Co nie wypił jeszcze browca. Tego na przykład. 21 milionów? Czy chłop jest... Nie, w sumie nie spojrzałem, ile gigantozaur kosztował na tym etapie, ale jak on... Co to takie drogie? Co ty, chłopku, taki drogi? Mamy wodę dla ciebie? Bo w sumie nie wiem. Chyba nie mamy tu wody, to ci tu zrobię wodę. To ja ci raczej starczy. Przynajmniej mam nadzieję. Ile to się... O Boże, kolejny 7 minut się robi. Kurde, rośnożerca taki malutki, tyle się robi. Co on tam, kurde, ma? Przepraszam, kupę ze złota robi? Ci nie, jak się tu wrąbali. Ale wy wiecie, że tu jeszcze nie ma żadnego dinusia, co? No to pojechali sobie, to nara, frajerze. To jedziemy dalej. Sprawdźmy, co u naszych moich tutaj włochatych, bo tu były te takie, znaczy włochate. Pierzaste. O kurde, jak poleciał. I dopadł w jedną kózkę. I nie ma kózki. Siupsi po kózce. Bywa i tak w życiu. A, dobra. Ja tam jeszcze czekamy. Całe 4 minuty. Tylko wyłącz. Dobra, co u naszych jaszczurów? Jaszczury tu były, nie? Pływają sobie. Dżung. Kurde, rekin. Kurde, toż to prawdziwy rekin. Uważajcie. Haps. I noga użarta. I tyli było z nogi. Nie, dwie... Zobacz, 3 minuty jeszcze czekania. Co tu jeszcze mogę wam śmiesznego zapowiedzieć? Twoja stara to twój stary. Klasyczny żart. Wszyscy się teraz uśmiali i są zadowoleni. No to co? Robimy najciekawszą rzecz, jaka istnieje w tej grze. Z rogi śledzie! Był to klakson? Chyba nie było klaksonu, nie?
Widzę was. I zrobię wam zdjęcie. Siema. 400 hajsów zarobić. 400 dolarów ze zdjęcie se zarobić, nie? Kurde, influencery z Instagrama się znalazły. Wziął. A raca? Co to była raca? A taka o. Tryb celowania to na R. Ludzie się nie przyjmują. Okej, okay, dobra, nie było tematu. Minuta jeszcze została, to zwiększmy prędkość. Pogubiłem się, on miał być tu? On miał być tutaj dodany, okej. Okay. Tak, no bo tu się robi w sumie. 40 sekund jeszcze. No i tak to jest w tej grze. Wydłużane na siłę, klikane, wyczekiwane. Więc no, sandbox jedynie fajny jest w tej grze moim zdaniem. Bo tak na dłuższą metę robi się to irytujące, to klikanie i wyczekiwanie. Aż się zrobi coś, co się powinno zrobić od... O kurde, da, ty nie jesteś mały. Myślałem, że będzie mały. To nie jest małe. That's it. I think we've done all we can. We've optimized the compound as much as possible. It can support everything you wanted. The choice is all yours. Well, ours. The choice is ours. Really? Yeah, I'm gonna second that, really. We wouldn't be here if it wasn't for you two. Niście nisko chcę. It would be foolish of me not to include you in what happens next. We don't want any missteps. You know, I'd like to see what this facility is really capable of. Me too. I think it can handle more dinosaurs. Well, I know we can. I'm proud of you both. This is Biosyn at its best. Any dinosaurs we still need in the facility? Let me check the research. We've got to make sure we get them all. This is too great an opportunity to miss. Once in a lifetime, right? I mean, for the dinos and for us. With all that's happening, we still want to keep an eye on our dinosaur visibility and comfort ratings. Agreed. Let's keep them on target. Dobra, czyli nagle mamy teraz pierdyliard dinozaurów dorzucić. No postaram się, aczkolwiek jestem zniesmaczony. Więc powrzucam co się da w dużej ilości, a chociaż rozwiążemy to chyba w najprostszy sposób. Zrobimy wybieg i walniemy ten pierdyliard tych takich małych dinusiów. Przepraszam, nie to. Ja chciałem budować wybieg. Tu jest końcówka mapy, ta. Uznaję, że to już jest ostateczna misja kończąca to DLC, w części tę kampanię. Jeszcze wiem, że jest tryb chaosu. Więc zrobię po prostu to na zasadzie zrobienia, aby byli. No i jest połączone jako tako. Tu walniemy wodę. Tutaj galimimy powpuszczamy. Kończono synteza, dobra. Wybierz jaja. No nietolerancyjny to nie fajnie, nie. No i to jest dupa właśnie. No nietolerancyjny, no to nie. Ech. Muszę jednego tam wysłać, no. Rozpocznij. No nietolerancyjne nie są fajne. Nie. Takich my nie chcemy. Dobra, rozpocznij. Zawsze coś, nie? Zawsze coś będzie. Ty sobie odpocznij, byczku, i ty sobie odpocznij, byczku, i w sumie... A nie, ty nie możesz odpocznić, bo coś robisz, to ty sobie odpocznij. I ty sobie odpocznij, dobra. I tak jak mówię, gdzie mamy jakieś wolne? Tu byśmy galimymy zrobili. Tanie są, tego się napcha dużo. Bo to chodzi po prostu o ilość. A, i tutaj prąd jest potrzebny. Więc to centrum zrobimy. Tylko musimy jakoś tam drogę dopchać. To może być jedyny problem. W sensie zrobimy to tak, że... Nie. Tak sobie połączmy, to w sensie nie musi być wtedy droga. Dobra, zapomniałem o tym.
Więc to będzie śmigać. Przelećmy na najwyższej prędkości. Galimimy. Spocznij. Bo tych galimimów to jest pełno, nie? I tu już one są i są gotowe do wybrania jaj. Raz, dwa, trzy. Płochliwy, dobra, tam płochliwy może być. Przypisz naukowców. Rozpocznij zadanie. No i te szposoby zrobiłem, moi drodzy. Szposoby. Zaś powiedzą, nie, nie, to nie może tak być. Walimy płochliwe. A, nie mam ludzi, no tak. Musimy chwilę poczekać, bo kazałem tam odpoczywać niektórym, prawda? To ta chwilka zajmie, chociaż te chyba będą teraz gotowe do wyjścia. Przypisz naukowców. Tam ktoś będzie musiał później sobie odpocząć. Dobra. Tutaj te jaszczuroludy wypuszczam. Bzium. Czudum. 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 Piękny. Piękny. I wypuść. I tak, to nam rośnie, więc tymi małymi smrodami zapchamy po prostu. Wepchnę je tutaj. Nie tutaj, przepraszam, już się pogubiłem. Wepchnę je tam, gdzie miałem je wepchnąć. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Nie wiem, czy jest sens to łączyć, ale połączę. Wszyscy będą zadowoleni, że jest jeszcze połączone. Dobra. Przenieść helikopterem, bo tu nie będziemy wypuszczać, bo tam chyba są mięsożerne. Więc... Spamujemy, spamujemy, byle tylko by byli. Dawaj, 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 dobra. Jak tam dojdą, to się dowiemy, co im potrzeba do szczęścia. I jeszcze chyba gdzieś miałem, czy nie, czy one się... A nie, one się robią, kolejne. Dobra, to niech się robią na spokojnie. No chyba tu będą? Tak, tutaj będą. Przenieść, tutaj nie wypuszczę, bo tu chyba nad gigantożur jest. To by byli dosyć niefajne. Cyk, cyk. Ktoś odczuwa niezadowolenie. Jakaś kobita, tutaj moja pracowniczka, ta. Odpocznij sobie, odpocznij sobie, odpocznij sobie. Dobre, działa. Tylko, że w sumie, o nie, z komfort mi spadł dinozaurów o 1%. Ale może dlatego, że lecą. Bo te lecące już chyba mają komfort włączony, ale może się mylę. To jeszcze więcej muszę narobić. Tych słodziaków. Galimimów, przypisz naukowców. Overkille nie są nam potrzebne. I na wszelki wypadek przypisz naukowców. Dobra. I my to zrobimy tak, kurde. No gorzej jak te będą piszeć, że im za mało miejsca jest. Bo może być za dużo ich czy coś. Zobaczymy. Będziemy walczyć tam później jakoś z tym procentem jednym brakującym. Wybierz jaja. Tam płochliwy. Przypisz naukowców. Tutaj rozpocznij. Wybierz jaja. Cyk, 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 cyk. Wszystkie bierzemy i to powinno starczyć. Kurde, spada nam zadowolenie. Ale mówię, te się będą pojawiały, to dlatego może nam spadać. Bo jest samotny. Populacja. Obszar. Las, liście. A, liście nisko potrzebuje tam. Dobra, 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 dobra. Już wam daję liście nisko. Proszę bardzo, macie tu liście nisko. Was powinniście być zadowoleni. Okej. Okay. A, dinozaury. Przenieść helikopterem. Upchamy tutaj. Będzie git. Ja się znam. Ja wiem, co ja mówię, ja wiem, co ja robię. Czy chcecie powiedzieć, że mi brakuje dalej jednego dinozaura? Mimo, że tam wszystkie możliwe, kurde, jaja porobiłem. A, nie mam helikopterów więcej chyba. No i kurde, spada mi zadowolenie tych głupich dinozaurów.
No, poczekajmy, aż wszystkie wlecą tu. Rozpoczęła się walka, to niedobrze. A bo wy tutaj ciągle z wodą macie problem. Dlaczego? Kurde, macie tyle wody. A ciągle płaczą o tę wodę. Dobra, powinno być git teraz. No naprawdę nam jednego dinozaura brakuje. Wypuszczanie w toku, to tu nic nie ma. No kurde, zaraz drugiego, albo nie, wiem co zrobię. Czekajcie. Tu są te apatozaury cholerne. A te apatozaury będę musiał przenieść, chyba. Bo one chcą lasu, a ja tam ciągle jest za mało lasu. Chyba, że im trzasnę ten las i co się tam będę przejmował. Asset transported. Asset transportation underway. Proszę, macie więcej lasu. Bo to tu było, nie? Jak nie tu, to trochę przyps, ale wydaje mi się, że tu. Dobra, i już im rośnie. Mamy 89%. Jest git. Jak tutaj sytuacja? Tu są te dreadnoughty całe. Galilimów może tu nie będę wypuszczał. No kurde, ale i tak brakuje jednego. Jest, dobra, jest 90%. Pod tym względem jest dobrze. Dobra. Zróbmy sobie jednego jeszcze kolegę. Skoro jednego nam brakuje, to niech będzie ten kolega. Bo to już chali, czy te moje galilimy, które są, czekają na wypuszczenie, czy w sumie nie. Ale tak czy siak jeszcze nie mogę ich, mogę tu wypuścić, ale już żałem, że tak nie będę robił, bo nie taki był plan. Tego jednego chcę. Przepisz. Dobra. Asset has been transported. Wszystko już tam powrzucaliście? I jeszcze kurde wypuszczają w toku. No to grzecznie czekamy. Zobaczymy. No na razie nie zaliczę nam tego co tam robimy, mimo że jajo się wykluwa. No tu na razie helikopterem się nie da. Za dużo tam tych było frajerów. O tu widzicie ile jeszcze. Dobra, ukończono. Gdzie on tutaj będzie? Tu. Wypuść. I teraz... Jest! Misja zakończona. Brawo. Brawo Luterku, brawo ja. Zrobiona misja z kampanii. Będzie chyba jeszcze kascenka? Chyba? Yes. This facility, it's remarkable. You can say that again. Let's call it a Biosyn sanctuary. Although that does sound like marketing rather than reality. Well, reality is the one we make, right? Even if it isn't accurate. These dinosaurs are an asset to the world, one we need to share with it. However, we do this on our terms and our timelines. We've done our best for the dinosaurs and for Biosyn. We did our jobs and we did them well. This is no time to be looking back. Then we look forward to all the possibilities that we are about to share with the world. To the future of Biosyn Genetics. Mojej przejażdżki. Josh, operator żyrosfery. Dzięki, Josh. Dzięki, Josh. Spearheaded by Lewis Dodgson, Biosyn Genetics ushered in a new era of bioengineering, building a utopia for their dinosaur creations. But in the shadows, Dodgson was devising a more sinister plan. They were engineering prehistoric locusts, capable of destroying any crop or farmland not using Biosyn seeds. Doctors Ellie Sattler and Alan Grant discovered their plans and infiltrated Biosyn's restricted research area.
they were able to collect the DNA evidence they needed to prove Biosyn's nefarious intent. Attempting to cover his tracks, Dodgson destroyed the evidence, causing a catastrophe in the valley. He would meet his own demise as a raging inferno tore through the area, putting all life at risk. Fortunately, most of the dinosaurs were saved and the fire was contained. The valley, however, remains a scorched landscape in need of healing, with Biosyn's legacy left hanging in the balance. No cóż. To jest zrobione, ale widzę, że tutaj mamy kolejną. Jak najbardziej, tu jest kolejna rzecz. Dobra, to ja myślałem, że ta kampania podstawowa z DLC to jest tylko pojedyncza, a tu mamy więcej. With Dodgson out of the picture, the future could hold something amazing. Such as? A permanent, viable home for the dinosaurs. I like the sound of that, Owen. We do have the experience to take this on. There's one thing we don't do, it's easy. You can say that again. To really get this right, I think we're gonna need some help. Funny you should mention that. I have just the right people in mind. No ale, tu sobie zapiszemy na pewno nowy zapis, tutaj na przykład, i reszta będzie za jakiś czas w takim razie. Ja myślałem, że to będzie Tilly, a tu się okazuje, że to nie będzie Tilly, więc wracamy do menu głównego. Zaraz zobaczę w takim razie, ile procent mam zrobionej tej kampanii z DLC, czyli 25% zrobiłem, czyli są jakby dwie misje w tej kampanii. Tak to wygląda. Mam 50% zrobione. Tak. Czyli tu muszą być dwie misje w takim razie. No dobra, ale to na dzisiaj by było tyle. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeśli wam się podobało, nie zapomnijcie ocenić oraz skomentować tego filmu. Trzymajcie się!